Witamy serdecznie, kolejne planszówki online. Ja jestem Gandalf. Ja jestem Barolek. I dzisiaj, jak już widzicie, pokażemy Wam grę Wonderland War. Jest to gra o Alicji, Krainie Czarów. I podtytuł War oznacza, że to nie będzie miła i sympatyczna historia. Czy to w sumie Alisa nigdy nie była miła i sympatyczna historia? To znaczy była jedna z tych bajek, która ryła dzieciom banie i potem dzieci nie bały. Takie mam takie wspomnienia. Tak, i o tym właśnie będzie dzisiaj gra. Grę też pokazujemy ze względu na to, że trwa właśnie kampania kickstarterowa na dodruk tejże gry w wersji no, takiej deluxe, już z figurkami, ze wszystkim. Więc jak w momencie premiery tego filmu jest jeszcze szansa wsparcia tej kampanii. I chcielibyśmy Wam ją zaprezentować, w ogóle o co tutaj chodzi w tej grze, jak ona działa i jak wygląda rozgrywka, w tym przypadku dwuosobowa. Tak, mechanicznie tak szybko jeszcze tylko powiemy, że jest to taki bug building, czyli budowanie swoich żetonów w woreczku. Połączony z taką delikatną area control, no w sumie nawet nie delikatną, tak? Mamy tutaj dwa nie główne nie czynniki. Nie ma za bardzo area control, ale jest walka. No walka o terytoria, nie? No jak kontrolujesz, to masz większą szansę, że wygrasz. więc tak to wygląda, no i pokażemy wszystko w trakcie, jak to działa, nie? Tak. W grze będziemy się wcielać w jedną z postaci... Z bohaterów tej jakby krainy, Alicji. Tak. I będziemy też spotykać tak zwanych Wonderlandianinów, którzy będą nam pomagać w czasie bitwy. Ale to wszystko pokażemy na rozgrywce, do której właśnie zapraszamy. Dobrze, więc jesteśmy przygotowani do gry. Gramy wariant dwuosobowy i niestety no, w tej grze to jest to wariant, więc troszeczkę będzie się to różniło od gier 3 do 5 osobowych, bo w tą grę można do 5 osób grać. Z najważniejszych rzeczy, tak? Mamy swoją postać. Ja mam Jabberwocka dzisiaj gram, Gandalf gra Alicją. Mamy tutaj swoje takie standy tych naszych postaci, one są, zaczynają tutaj. No i każda postać ma tutaj całą swoją planszetkę, w której ma jakieś tam swoje umiejętności. Mamy jedną bazową, która działa zawsze i cztery takie do odblokowania specjalne. Mamy swoją siłę, na razie jest to jedyneczka. Tutaj mamy taki specjalny tor wykuwania, tak, kuźni, której będziemy sobie odblokować też różne fajne bonusy. Z dwóch kart questów wylosowaliśmy sobie jeden quest, to są takie misje do wykonania, które dają nam punkty na koniec gry, jeżeli uda nam się je zrobić. Żeton tarczy, na razie aktywny, mamy 10 supporterów, czyli takich naszych mipli wspierających i 5 zamków, które będziemy chcieli budować. No i oczywiście cały worek z żetonami, w środku już są żetoniki i tam jak będziemy wyciągać, to będziemy mówić, jak one działają, co i co tam u nich jest, nie? Natomiast na planszy mamy teraz tak. Mamy 4 krainy, 1, 2, 3, 4, w których będziemy się właśnie walczyć o punkty. Tu są jakby punkty, które będziemy dostawać. Piąta jest wyłączona na dwóch graczy, czyli na dwóch graczy ona nigdy nie gra. Znaczy nie ta, bo zawsze się wybiera losowo. U nas akurat wybraliśmy sobie tamtą. Mamy stół tutaj do imprezy herbacianej, tak? Czyli takiej herbatkowej. Tea party, czyli taka herbatkowe spotkanie, gdzie tak naprawdę będzie pierwsza faza gry się rozgrywać, bo gra jest podzielona na 3 takie duże rundy po 2 fazy. Faza właśnie tej tea party, czyli tej imprezy herbatkowej i potem faza walk w określonych regionach. Tutaj mamy takie jeszcze karty tych Wonderlandianinów, które będą losowo wychodzić. One są zawsze, albo mają stand, czyli postać zdobywamy, albo mają 2 żetony, które wchodzą do worka i coś tam potrafią. A tu mamy żetony, które będziemy zdobywać. Każdy z nich ma też swoją umiejętność. My gramy się na wariancie A, bo są warianty 4, ABCD i się gramy na tym podstawowym, żeby pokazać po prostu jak to wszystko tutaj działa. W zasadzie to wszystko, jeśli chodzi o wstęp. Gandalf jest graczem rozpoczynającym i ma on teraz 2 takie szardy tak. Madnessu, czyli takie szardy zwariowania, takie odłamki szaleństwa. Ja mam 1. Oczywiście im więcej tych szardów, tym gorzej, więc dlatego jakby on zaczyna. Jeszcze mamy tutaj taki miecz. On zawsze zaczyna tutaj startowo na tym polu, a potem rzucamy kostką, tą taką specjalną kostką właśnie szaleństwa. Miecz informuje nas jakby od którego regionu będziemy walczyć zgodnie ze wskazówkami zegara. On w każdej rundzie będzie się zmieniał. No i tyle, i możemy zaczynać. Dobrze, to przechodzimy do gry. Ja zaczynam i jak wygląda pierwsza runda? Każda runda. Runda dzieli się na 2 fazy, tak jak Bartek wspomniał. Teraz będziemy rozgrywać właśnie naszą imprezę herbatkową i działa to w taki sposób, że biorę swojego standa w wersji deluxe, będą to figurki i wybieram sobie jeden z talerzy, przy których chcę stanąć. I w miejsce, które wybiorę, pozwala mi dobrać kartę, która przydzielona jest do tego miejsca. Nie? Czyli dosyć prosta sytuacja. Poruszamy się cały czas dookoła, tak jak w Monopolu, bardzo prosto i wybieram sobie jedną kartę. W tym przypadku będę chciał wziąć tą kartę. No i teraz co mamy na karcie?
Na karcie mamy wskazane rzeczy, które dostajemy i czasami mamy też wskazane, że musimy dodatkowo rzucić kością szaleństwa i dostać te właśnie szardy, czyli odłamki szaleństwa, które są negatywne tutaj i nie bardzo chcemy ich zbierać, no ale jakby te rzeczy, które są tutaj, są dosyć mocne i chcemy to najczęściej robić. I teraz co tutaj mamy? To jest zdobycie jednej z moich umiejętności. Mamy startowo 4 umiejętności plus jedną startową, którą jest taka pasywna, którą każdy gracz ma i ona w jakiś tam sposób działa. To wytłumaczymy, jak one będą wchodziły do gry. Natomiast mamy 4 zdolności, które właśnie tą ikonką odblokowujemy. Tak? I ja teraz to właśnie zrobię, czyli odblokowuję sobie tą zdolność, po prostu odrzucam ten żetonik. To znaczy, że ta umiejętność jest w tym momencie aktywna. Ona zadziała też w fazie herbatkowej. To jak ona zadziała, to oczywiście wytłumaczymy. Natomiast to mówi o tym, że mogę dobrać jeden żeton pierwszego poziomu. Jak tutaj zobaczycie, każda karta, to są 5 różnych rodzajów kart, różnych jakby postaci, które są w grze, ma żetoniki poziomu pierwszego oraz drugiego. Wartości są w tym momencie nieistotne, ważne, że to jest pierwszy poziom, to jest drugi. One mają takie kropeczki na dole opisane. Ja pokażę. Bartek z bliska pokaże, informujące o tym, że to jest pierwszy poziom i drugi poziom. Te kropeczki to pod spodem, no? Wartości generalnie będą miały znaczenie, jeśli będziemy wyciągać się z worka w trakcie walki. I teraz, ja mam dzięki tej karcie zdolność, że mogę jeden taki żetonik u sobie wziąć. Ja będę sobie żołnierzy karcianych. To są żołnierze, które mają po prostu jeden siły. Jeśli graliście w szarlatanów z Paci Korowic, to podobna jest mechanika. Siła żetonu mówi o tym, ile będziecie mogli się przesunąć na odpowiednim torze. Bardzo prosta mechanika. Ten żetonik sobie wrzucam do mojego woreczka. Tak, mamy już startowo kilka żetoników. Każdy gracz ma swoje indywidualne ze swoją podobizną. A i mamy też takie negatywne 3, które będą też pojawiały się w trakcie gry. I po wzięciu oczywiście rzucam jeszcze kosteczką. No i teraz wykonuję rzut kostką. I to oznacza, ile muszę wziąć tych szardów, odłamków, czyli ten rzutku biorę 2. Te odłamki są, no, tak jak wspomniałem, negatywne. Osoba, która na koniec herbatki będzie miała ich najwięcej, dostanie taki jeden negatywny żeton, który będzie działał w trakcie walki. Tak, to można jeszcze powiedzieć, że kostka ma 3 razy wartość 1, 2 razy wartość 2 i raz wartość 3. Tą kartę sobie odkładam gdzieś z boku. Ona już nie ma żadnego zastosowania, chyba że jakaś karta celu się odwołuje do właśnie jakichś symboli na kartach, wtedy zbieramy. Wtedy te karty jakby możemy wykorzystać, aby zrealizować dany cel. I to jest tyle. Tak, teraz jest moja kolej. I tu od razu muszę wspomnieć o mojej umiejętności, mojej pasywnej umiejętności Jabberwocka, czyli Fearsome Maw. Działa to w ten sposób, że na początku mojej tury, każdej mojej tury, gdy mają takie specjalne żetony trucizny, one działają bardzo podobnie jak te żetony szaleństwa, które Gandalf mówił, czyli te też takie negatywne żetony. Te żetony będę rozdawał innym graczom, albo będę właśnie kładł na planszę. I moja umiejętność mówi o tym, że na początku mojej tury, kiedy na planszy, no tutaj na stole, nie ma żadnego takiego żetonu, to jeden mogę dołożyć na dowolną kartę. Tak, ja na przykład sobie dołożę go w tym momencie tutaj. I oznacza to tyle, że jeżeli przeciwnik skończy tutaj pole na tym polu, skończy ruch na tym polu i będzie chciał wziąć tą kartę, dodatkowo musi wziąć żeton trucizny, który wrzuca do worka, który będzie mu tam zapychał worek i przeszkadzał, tak? Natomiast jeżeli ja to wezmę, to tak naprawdę nic się nie dzieje, trucizna wraca do mnie i mogę jej znowu używać, więc teraz sobie robię to w ten sposób i też robię ruch. Przypominamy, że możemy się ruszyć na dowolne pole, nigdy nie można wracać. Ja sobie pójdę tutaj i wezmę sobie tą kartę. I teraz ta karta ma też jakieś tam swoje umiejętności. Przede wszystkim w lewym górnym rogu mamy wartość takiego mipla 2 i to oznacza, że do jednego regionu mogę umieścić dwóch moich supporterów, dwóch moich mipli, którzy będą w tym regionie jakby brali udział w walce. Tak, czyli dokładam sobie 2 mipelki do tego regionu, co oznacza, że po fazie herbatki, w fazie walki na pewno w tym regionie odbędzie się walka, ja wezmę w niej udział, nie? I to była pierwsza rzecz, czyli te takie 2 mipelki zawsze, znaczy one nie są na wszystkich kartach, ale są na wielu kartach. I teraz ta karta mówi o tym, że mogę wybrać jedną z 2 rzeczy. Czyli albo odblokować sobie tą umiejętność, tak jak zrobił to Gandalf, albo wziąć sobie jedną kartę Wonder Alienina z tych 3 odkrytych. Są to tak naprawdę karty z postaciami, czyli naszymi właśnie Wonder Alieninami. Po polsku nie wiem, jak to są. No tutajsi po prostu. Lub też karty, to są artefakty, czyli takie właśnie żetony, które wrzucamy do worka. I ja sobie wezmę właśnie jedną z tych kart,
Tak? Czyli wezmę sobie tą górną opcję, kartę już gdzieś tam odkładam na bok. I wezmę sobie tego króliczka. White Rabbit. On oczywiście oprócz tego, że ma swoją bazową siłę, która będzie się przydawała do walki, ten ma akurat 0, ma też swoją umiejętność. Jak ona działa, to powiem, że w trakcie, jak będę tam robił walkę, położę sobie go gdzieś tutaj. On już zostanie ze mną do końca gry i teraz umieszczam go od razu w tą figurkę jego w jakimś regionie, w którym będę walczył. No powiedzmy, że tutaj. Pool of Tears. Regiony ogólnie mają swoje punktacje losowo rozłożone. I jakby to są punkty za wygrane walki w tym regionie. I zawsze są 3, ponieważ gramy 3 ery. W pierwszej erze będzie za ten region 6 punktów, w drugiej 6 i trzeciej 8. Także tutaj patrzymy troszeczkę pod punktację. Nie? No i w zasadzie tyle. Teraz ty jesteś. I tu warto wspomnieć, że faza herbaty normalnie w grze 3 do 5 osobowej trwa, aż każdy gracz nie weźmie 4 karty. Na dwie osoby dobieramy do 5 kart. Także troszeczkę więcej będziemy mieli tutaj możliwości. Aha, i od razu kartę odpiewamy nową, nie? I jest to hrabina. Ja w swoim ruchu pójdę sobie w to miejsce i dobieram tą kartę. Ta karta mi daje żetonik Creature'a, czyli postać, to nazywa się Creature, pierwszego poziomu, który oczywiście wrzucam do worka. Mam możliwość odrzucenia jednego odłamka szaleństwa, co też od razu robię. I dokładam 3 supporterów do jednej lokacji. Startowo mamy ich 10, będziemy mogli odblokować więcej, jeśli uda nam się ulepszyć naszą postać. Czyli tą kartę odrzucam i supporterów dorzucę do jednej lokacji. A wrzucę sobie tutaj do... Wyjem się z Bartkiem. Rzutanik ląduje do woreczka i gra kolejna osoba. I teraz ja. Moja umiejętność pasywność teraz nie działa, no bo ten żeton leży. Ja maksymalnie mogę mieć jeden na planszy. No bo niech sobie leży. Nikt nie przeszkadza. Idę tutaj i biorę tą kartę. No i po kolei. 3 superterów mogę wystawić. Tak jak mówiłem, do dowolnego jednego regionu. To ważne, nie można ich rozdzielać, chociaż jest taka postać, która potrafi. No dajmy sobie na przykład tutaj. Tu już mam sobie postać. No dobra, to jest najwięcej punktów na razie. I teraz znów mam wybór. Mogę wziąć znowu kartę Wanderalianina, którąś z tych 3 odkrytych, albo wziąć żeton wykuwania. Takie 2 żetony już mamy w worku. I jeden szart sobie odrzucić, jeden ten kryształek. No to ja sobie wezmę tą górną opcję, czyli kryształek jeden odrzucam, pozbyłem się ostatniego. I żeton wykuwania biorę, one są zawsze gdzieś tu z boku w zasobach. Biorę sobie i wrzucam do worka. No i te żetony mają też swoją siłę i też mają taką specjalną umiejętność, którą będziemy sobie będziemy korzystać. No w trakcie walki to wszystko zobaczycie. Okej, okay. Ja idę sobie w to miejsce. Zabieram tą kartę. I tutaj dostaję kartę Wanderlandianinów i dowolny żeton. Z dowolnego żetonu wezmę sobie Red Rook, czyli czerwoną wieżę, którą po prostu wrzucam sobie do woreczka. Mam po prostu 3 siły, nie ma żadnej zdolności. Znaczy ma taką, że nic nie może na te żetony wpływać. Natomiast dobieram kartę Wanderlandianina. I teraz dobiorę tą Duchess. Która się pojawiła. I teraz tak. Ta karta ma zdolność, że na początku bitwy mogę wybrać gracza. Jeśli on będzie tracił swoich followersów, to będę dostawał punkty. To się pewnie będzie pojawiało w grze, więc będziemy to sobie o tym omawiać. Natomiast sobie kładę ją tutaj i od razu dorzucam postać również do jednego z regionów. Ja w tym przypadku dorzucę sobie w to miejsce. I moja zdolność specjalna działa w taki sposób, że raz na tą całą imprezkę, którą tutaj odbywamy, kiedy zdobywam Wanderlandianina, czyli właśnie tą postać, siła mojego lidera wzrasta o 1. Startowo zaczynamy z 1 siły, więc możemy dobić do 6. Ewentualnie każdy kolejny wzrost powoduje, że będziemy odrzucać kryształki. Więc moja Alicja już ma 2 siły. Siła oczywiście będzie liczona w czasie walki. Tak, odkrywamy nowego, jest Walrus. Tu warto wspomnieć w ogóle, że Alicja w wersji dwuosobowej ma inną umiejętność tą pasywną niż w wersji tej 3-5-osobowej, ponieważ w tej wersji gramy na więcej osób, to ona po prostu ma taką umiejętność, że może chodzić w tej weftę. Więc ona nigdy nie zatoczy kółka, co jak zobaczycie za chwilę, jakby nie jest pożądane za bardzo. Więc tutaj też różnica między dwuosobowym tym wariantem jest taka, że po prostu postacie działają troszeczkę niektóre inaczej, nie? No ale dobra. Teraz ja i to będzie już 3 karta, tak? Dobra, ja sobie pójdę o jedno pole po prostu i wezmę sobie tą kartę.
Tak? Czyli dwóch superterów dokładam do jednego regionu oraz mogę sobie ulepszyć, rozwinąć jedną moją umiejętność, która jest zablokowana. Superterów sobie dołóżmy do Red Keepa. Jedną umiejętność mogę sobie odblokować. No właśnie sobie tą drugą. Jak one działają, to powiemy w trakcie gry, bo to tak akurat będzie działać tylko w walce. Czy generalnie postacie są tak skonstruowane, że pierwsze dwie zdolności dotyczą specjalnych żetonów, które ma każda postać? Mamy startowo dwa takie żetony w worku oraz możemy cztery dodatkowo odblokować, więc one generalnie wpływają na te żetony. Dolna zdolność wpływa zawsze na to, co się dzieje w czasie herbatki, imprezy? No, różnie. No najczęściej, że tak powiem, a ta trzecia zdolność dotyczy najczęściej jakichś efektów walki. Okej, okay, jedę sobie Alicją. No i teraz muszę przekroczyć początek, czy też szczyt stołu. W tym przypadku muszę rzucić kostką od razu, szaleństwa. Wrzucamy i dostajemy tyle szardów, na szczęście tylko jeden. Białe szardy to jest piątka, gdyby ktoś pytał ewentualnie, to od razu informujemy. I teraz, w momencie kiedy tutaj doszedłem, uzupełniamy wszystkie wolne pola nowymi kartami, oprócz pól zajętych przez innych graczy. Czyli uzupełnia nam się plansza, no i pojawiają się nowe zdolności. I oczywiście kontynuujesz swój ruch, nie? I tak, i dalej kontynuuję swój ruch. W tym przypadku pójdę sobie w to miejsce i zabiorę tą kartę. Ta karta daje mi wybór góry albo dołu. Ja w tym przypadku będę chciał zrobić dolną część. W tym przypadku mogę odrzucić jeden kryształek oraz dobrać jedną kartę. Teraz dobiorę kartę Twiddle's Bowtie. Mhm. Czyli to są artefakty? To jest artefakt i będę mógł dołożyć jednego supportera. Tak? Teraz ta karta wchodzi również do puli moich kart i ona daje mi dwa żetony, które również wrzucam do worka. Tak? One mają swoją siłę, ale jednocześnie mają specjalną zdolność, która zadziała, kiedy wyciągnę te żetoniki. Sobie da czeskę odsuń, bo ona ma swoją siłę też, nie? Tak, czeska ma dwa siły. To będziemy pamiętać. I mogę dołożyć jednego supportera do dowolnej lokacji. Dołożę się w takim razie... To będzie ostatnia walka? Tak. Nie, dołożę się tutaj jeszcze i już jestem. Uzupełniamy nową kartę. Mhm. Na początku, jak widzicie, zbieramy sobie jakieś różne rodzaje zasobów, czy to żetoniki, czy jakieś karty, jakieś postacie. Na razie nie tłumaczymy, co dokładnie robią, bo to tak naprawdę one wszystkie działają w trakcie walki. Więc jak będą się pojawiały, to będziemy je omawiać. Dobra, miałem zrobić trochę coś innego, ale w sumie pójdę sobie tutaj. Wezmę tą kartę. Ta karta ma czarny kolor, jakby w odróżnieniu od tych niebieskich, które są w tej ery właśnie. Dlaczego? Dlatego, że ona ma jakby dwie opcje. To znaczy, oczywiście supportera dostaję zawsze jednego i dokładam go sobie gdzie chcę. Ja sobie go dołożę, tu jestem, tu nie chcę być, tutaj. Czyli dostaję kartę też tego Wonder Lenina zawsze, w sensie no, to jest ten, a to jest opcjonalne, dlatego on jest czarny kolor ma. Przy czym jeżeli to zdecyduje się na to, to muszę rzucić tą kością szaleństwa, nie? Więc na pewno kartę Wonderlandianina dostaję. Wezmę sobie Walrusa. Tak, to będzie kolejna postać, która będzie dla mnie tam działać. I wystawiam go oczywiście od razu na planszę. Idzie tutaj. Albo nie idzie tutaj. Natomiast, tak jak mówiłem, ta druga opcja jest no, opcjonalna, ale ja będę chciał to zrobić. Czyli muszę rzucić kością, ale za to dostanę żeton pierwszego poziomu dowolny. Tak, czyli rzucam kością szaleństwa. Jest to jeden szart. I dowolny żetonik biorę. Ja sobie wezmę też te creature, czyli te takie stworzonka. Dlatego, że jakby moja postać troszeczkę na nich działa. Jabberwock trochę na nich operuje. Nawet mam tu taką umiejętność jeszcze zablokowaną, która kiedy ich dobieram, to w ogóle jakby mogę dołożyć supportera jednego, więc jakby no na razie nie ma tego odblokowanego, ale już by działało. No i teraz Gandalf i z tego co dobrze liczę, to będzie to ostatnia karta w tej rundzie. Okej, okay, ja pójdę sobie tutaj krok dalej, czyli zabieram kartę, no i mam trzy rzeczy. Po pierwsze mogę dołożyć trzech supporterów, dostaję żetonik z ten pierwszego poziomu wieży, one są wartości 3, jak również mogę odrzucić jednego szarta. Odrzucam i trzech supporterów dokładam tutaj, Red Keep.
tym się pobijemy na koniec. Mhm. I teraz jestem ja. Ja, tak jak Gandalf, muszę, jakby, bo tutaj nie mam już kart do wzięcia. Czyli idę tutaj, oczywiście rzucam kostką, no i tylko oby nie trzy. Oby trzy. To będzie nieuczciwe. No jeden, uczciwy. No niestety. Dobra, i uzupełniamy resztę stołu kartami. Czyli zrobię to, co planowałem już od początku. Czyli idę tutaj. Tak, to jest ta karta z moim żetonem drucizny. Ona zazwyczaj działa tak, że tak naprawdę gracze ją rzadko biorą, tylko po prostu to jest taka rezerwacja, że ja ją raczej na pewno wezmę, nie? I to zazwyczaj tak działa. Czyli żeton po prostu wraca do mojej puli i kartę dostaje. Tak? I karta działa, ma trzy rzeczy, które dostaje. Czyli dostaje żeton kuźni, tego forge'a. Dostaje usuwanie jednego szarda. Oraz taki mieczyk, to jest nowa ikonka. Ona po prostu zwiększa siłę postaci o 1. Tak, za każdym razem jak ten mieczyk ktoś dostaje, to zwiększam siłę postaci o 1. Ten żeton idzie do wora. I tyle. I teraz była to nasza piąta karta, więc tak naprawdę tej partii się skończyło prawie. Bo teraz dalej z kolejności graczy. Każdy z graczy umieszcza swojego lidera na jednym regionie i wiadomo, że ten lider będzie tam dość się bił, nie? Okej, ja pójdę sobie tutaj. Mhm, to ja pójdę tu. No i okej, mamy to wszystko. Kartę możemy sprzątnąć, no już jakby koniec tak. Jest tej pierwszej ery. Pierwszy dek spada, mamy jeszcze dwa deki na kolejny rundę. No i to się zaczyna faza druga, czyli faza bitew. Zaczynamy zawsze ją od tego. Tylko, zanim się zacznie, sprawdzamy, kto ma najwięcej. No to właśnie od tego się zaczyna. No właśnie. Znaczy, inaczej, każdy gracz dostaje jeden żeton szaleństwa i to zawsze jest. Zawsze jeden żeton szaleństwa dostajemy do worka. Mhm. Nieważne ilu graczy gra, zawsze po jednym dostajemy na początku każdej rundy, każdej fazy bitwy. I teraz właśnie w zależności od tego, od ilości odłamków szaleństwa, gracz, który ma ich najwięcej, dostaje jeden dodatkowy. W tym przypadku jest to Gandalf, bo ma dwa. Dobieram żetonik szaleństwa, wrzucam oczywiście do worka i połowę swoich szardów, które mam, odrzucam. Czyli w tym przypadku jeden. Mhm. Tak, także tutaj no nie chcemy ich zbierać, bo jednak te żetony szaleństwa mocno nam przeszkadzają. Worek mamy gotowy. No dobrze, czyli zaczynamy drugą fazę pierwszej rundy, czyli fazę bitew. Bitwy rozgrywamy, tak jak mówiliśmy, w kolejności według wskazówek zegara od regionu z mieczem, czyli ten region będzie pierwszy. Na dwóch graczy walka w każdym regionie i tak zawsze będzie, chyba że w ogóle by graczy nie było, ale jeżeli jest przynajmniej jeden gracz, to walka zawsze jest, bo na dwóch graczy jest taki wariant, że jest zawsze taki local resistance, czyli taki lokalny opór. On ma w pierwszej erze siłę 3, potem będzie miał w drugiej 5, potem 7. Także nieważne, czy gracz jest sam, zawsze i tak jakaś ta walka się odbędzie. Bo normalnie, jakbyśmy grali na więcej graczy i gracz byłby sam w regionie, no to po prostu on wygrywa z automatu tą walkę, nie? Natomiast tutaj zawsze walka się odbywa i działa to w ten sposób, że sprawdzamy, kto w ogóle bierze udział w walce, tak? Local resistance zawsze. Tutaj jest Gandalf, ponieważ ma swoją Alicję oraz trzech swoich supporterów, więc on też bierze udział w walce. Ja też mam trzech supporterów, więc też będę udział w tej walce brał. Następnie sprawdzamy siłę naszej armii. To znaczy, każdy lider, jeżeli jest w danym regionie, ma swoją siłę i w tym przypadku Gandalf ma siły 2. Dwa siły. Więc od razu startuje z dwoma siłami. Dwoma siły. Natomiast supporterzy nigdy siły nie dają. Oni są tak naprawdę mięsem armatnym, które będziemy usuwać w ramach tam, otrzymywania, powiedzmy, obrażeń. Tak? Czyli ja mam startowo siły 0, Gandalf 2. No ten resistance ma zawsze 3 startowo. No i tyle. I jakby przygotowania mamy, nie? No i następnie rozpoczyna się faza walki. Działa to w ten sposób, że każdy gracz, który bierze udział w walce, symultanicznie z worka dobiera jeden żeton, albo nie, jeżeli chce spasować, i odkrywamy go i pokazujemy, jakby, co jest na tych żetonach, jeżeli są jakieś umiejętności, to je rozpatrujemy, i tak dalej, i tak dalej. Dodajmy jeszcze, że każdy gracz ma taką kartę pomocy, gdzie jest rozpisane wszystkie kroki, które są wykonywane w czasie wojny, a z drugiej strony mamy też właśnie, jak wygląda nasza cała herbatka, żeby wiedzieć, co będziemy po kolei robić. Mhm. Tylko tak, celem uzupełnienia. Czyli zaczynamy, pasujemy jeden żeton toreczka. To jest ważne. Na początku pokażemy w ciemno, ponieważ jeżeli odkryję rękę i mam ją pustą, to znaczy, że spasowałem i już nie biorę udziału w walce, no ale jeszcze żyję, mam szansę na zwycięstwo. O, tak. Nazwę ją fajną. Tak. Fajny ten żetonik. No i teraz sprawdzamy, co mamy, tak? Ja mam taki żeton najgorszy z możliwych, który mogę wyciągnąć. Jest tylko jeden taki w worku i to jest najgorszy żeton w grze. Podwójne szaleństwo. Czyli po prostu ginie mi od razu dwie postacie. To mogą być followersi, ale może być to też główna postać. Główna postać zawsze ginie ostatnia, no bo nie chcemy, nie, żeby ona ginęła. Tak.
Natomiast mamy coś takiego, co też pewnie znacie z szarlatanów z pasikurowic, mamy żetonik, który pozwala niwelować takie rzeczy, czyli w tym przypadku mamy taką specjalną tarczę. Mogę ją zużyć, aby ten żetonik z powrotem rzucić do worka. Tak, i nie dociągasz nowego, dopiero w następnej jakby turze. Ja wyciągnąłem żeton tego Forge'a i teraz tak, on ma jeden siły, czyli automatycznie na torze jeden siły mi się zwiększa i kładę go sobie tutaj na torze żetonów aktywnych, tak zwanych. To są to, tory żeton aktywnych, czyli to jest taki tor, gdzie jakby no, widzimy też naszą siłę i tak naprawdę tyle, nie? Więc lecimy dalej, wyciągamy drugi żetonik, drugi albo nie. Ja mam bazową moją jedynkę, to jest żeton startowy, który mam od początku, siły o sile 1. I po prostu zwiększam sobie siły o 1. On żadnych zdolności nie posiada. Nie. Te nasze startowe jedynki i dwójki nie mają żadnej siły. Okej. Okay. Ja wyciągnąłem żołnierzy karcianych. Oni mają taką zdolność, że kiedy zagrywam, mogę jeden z moich tak zwanych exhausted, czyli wyczerpanych żetonów, wrócić do worka. Żetony w exhausted pojawiają się w momencie, kiedy kończy się walka, wtedy wszystkie aktywne żetony spadają już do zużytych. Wyciągając ten żeton, mogę jeden z takich żetonów z powrotem rzucić do worka. Bardzo fajne. Bądź, jeśli nie ma tych żetonów albo nie chcę, mogę podwoić wartość tego żetonu. W tym środku to zrobię, ponieważ nie mam żadnych wyczerpanych, więc po prostu on ma siłę 2. I przesuwam się na to, że o 2. Mhm. Kolejna runda. Jedziemy dalej. Dobra. Okej. Okay. Ja spasowałem. Bartek spasował, ja mam żeton Alicji, czyli po prostu jeden. Tak, jeden siły. Ja spasowałem, dlaczego? Dlatego, że nie aż tak bardzo nie zależy mi na tej bitwie. I no, parę rzeczy się jeszcze zadzieje. Przy czym, co teraz się dzieje, bo to jest ważne, nie? Ja spasowałem, więc jakby nie biorę dalej udziału w walce, przy czym no, nie przegrałem jej i dalej jestem aktywny, bo tutaj jeżeli stracimy wszystkie jednostki z tego regionu, to odnośnie przegrajemy, jest tak zwany bastet i znacznik się resetuje, co pewnie jeszcze się zdarzy, tak? W tym przypadku ja spasowałem, więc jakby dalej biorę udział w walce, już nie dobieram żetonów. Natomiast Gandalf wygrał tą walkę automatycznie. Już nie będziemy dociągać żetonów, ponieważ ten znacznik jest tylko przeszkadzajką. I jeżeli gracz, który został jako jedyny, który jeszcze ma szansę dobierania, ale jest już pierwszy, to automatycznie walka się kończy. No i tu trochę ci się poszczęściło, bo w sumie masz jeszcze tego Forge'a, nie? I teraz co się dzieje? Kilka rzeczy się dzieje. Pierwsze co? Gandalf wygrał, więc dostaje tyle punktów, ile jest w tej erze, czyli 2. Wygrywa. Tak. Drugie miejsce zawsze dostaje połowę, przy czym ten żeton mi blokuje drugie miejsce. On ma tak naprawdę drugie miejsce, więc ja nie dostaję nic. Dodatkowo Gandalf, jeżeli jest jedynym zwycięzcą, może tutaj postawić zamek swój. Zameczek oczywiście, tak. Dokładnie. Przy czym, ważna rzecz, zamki ogólnie dają 2 siły. Znaczy w normalnej grze... W normalnej grze on by poszedł od razu. 3 więcej kładzie się go pionowo, natomiast w przypadku gry dwuosobowej kładzie się go bokiem. I to oznacza, że muszę jeszcze raz wygrać walkę w tym regionie, żeby go postawić na pion. Tak. On teraz daje 2, bo zamki zawsze dają 2 siły, o ile ten gracz jest obecny jakimiś jednostkami tutaj, bo jeżeli zamek jest sam, dodaje 0 siły. I on leżący też daje siłę, natomiast na koniec gry zamki dają punkty, ale dadzą tylko stojące. Więc tu jest taka różnica między 2 a więcej osobowym wariantem, nie? Czyli jakby, dobra, punkty zwycięstwa są rozpatrzone, zamek postawiony i teraz... Dodatkowo każdy z graczy, który się nie wysypał, czyli który jakby ma jakieś jednostki, czyli przeżyli, sprawdza, jeżeli jego znacznik stoi przy żetonie młotka, czyli tego Forge'a, może zrobić jedno wykucie. Dodatkowo każdy żeton Forge'a, który mamy w żetonach aktywnych, też daje jedno wykucie. Czyli ja tak naprawdę mogę zrobić 2 razy to, Gandalf będzie mógł zrobić raz, bo też jest przy tym żetonie. I jak to działa? Ja pokażę na swoim przykładzie. Czekaj, zanim jeszcze pokażesz to jeszcze, bo przeskoczyliśmy kilka kroków, tak? Po jakby wygraniu walki. I jeszcze można zrealizować tak zwane questy. A to tak? Też będę robił. A, bo dobra, myślałem, że to jest później. Okay. Nie, mamy to rozpisane na karcie, tak? Mm-hmm. Czyli jakby krokiem czwartym jest rozpatrzenie questów. Czyli tak, pierwsze to było rozpatrzenie siły, dociąganie żetoników, aż ktoś wygra lub przegra. Dostajemy punkty, stawiamy zamki i tak dalej. No i teraz jest kolejny krok czwarty, czyli sprawdzamy, czy ktoś ma jakiś quest, który może zrealizować. To ja mam. To jest quest startowy. Teraz zatrzymajmy się na chwilę na questach, żeby nikt się nie rozmazywał. Questy mają 2 oddzielne zadania, które trzeba zrobić, przecież można. Ten górny zawsze dotyczy walk, dolny dotyczy różnych rzeczy, które musimy tam spełnić. Natomiast jeżeli uda nam się w trakcie gry zrobić oba na koniec gry, to dostajemy dodatkowo jeszcze 3 punkty, bo każdy z tych jakby kroków daje 3 punkty. No i tutaj ten mój quest mówi o tym, że na końcu bitwy, która dzieje się w Tagli Woods, czyli właśnie dokładnie tam, gdzie się biliśmy, muszę w swoich żetonach aktywnych mieć żeton bazowy o sile 1. No i akurat udało mi się to zrobić, dlatego też trochę spasowałem, bo chciałem ten quest zrobić i dzięki temu
Dzięki temu zrobiłem tego questa, on jest zagrany, tutaj odkryty. Więc 3 punkty na koniec, które mam na pewno. Dodatkowo mogę jeszcze zdobyć 6, jeżeli uda mi się zrobić tę drugą część oraz i wtedy dostanę 3 bonusowe. Więc jakby to jest ten quest, nie? Mhm. Ja nie robię questów, bo nie mam na tej lokacji. Następnie sprawdzamy, czy mam jakieś zdolności naszych frakcji bądź Wonder Lanteninów. Mhm. Aktualnie nie ma żadnych. I teraz wchodzimy właśnie do tak zwanego tej fazy, którą Bartek mówi, czyli możemy wykuwać swoje postacie. Tak, no ja będę chciał to zrobić. Ja mogę zrobić to dwa razy, tak? Bo jedno mam tutaj z planszy, drugi mam z młotka, przy czym no, żeby zrobić to też trzeba mieć te żetony i akurat te mam dwa, które muszę zużyć, bo wykuwanie działa w ten sposób, że jeden z żetonów aktywnych, które tu leżą, dowolny żeton, oczywiście zależy na tym, żeby to były jak najniższe żetony, wbiorę i kładę go sobie tutaj na dowolnym rzędzie, ale pierwszy z lewej strony. I każdy rząd jakby odpowiada za co innego. Ten na przykład usuwa szardy, tutaj zwiększam sobie siłę, tu odblokowuję nowych supporterów, a tu zwiększam punktację za zamki na koniec gry. No ja sobie ten pierwszy żeton położę tutaj, co zwiększy mi siłę mojej postaci o 1 natychmiast i ten żeton zostaje do końca gry. Natomiast drugi ten forge z tego, drugie wykuwanie z żetonu lub tam z planszy, to ściągnę sobie ten żeton, niestety go stracę, ale coś tam jeszcze zyskam. I powiedzmy, że odblokuję sobie nowego supportera, tak, bo ich mam ograniczoną ilość, mi zostało tylko dwóch, więc dostaję nowego. I dodatkowo tutaj też mam ikonkę celu, co oznacza, że dobieram jeden cel w ciemno, no i będę mógł go znowu zrealizować w trakcie gry. Może nawet teraz mi się to uda, zobaczymy. Tak? Każdy cel się składa jakby z trzech tych różnych rzeczy, to już wiecie. Zrobiłem dwa forge. Ja nie mam żadnych żetonów forge'a, ale skończyłem na polu, gdzie jest ikonka możliwości wykuwania, więc też mogę takie wykuwanie zrobić. Ja zrobię to moim najsłabszym żetonem, który mam, czyli to jest mój żeton mojej postaci. I wrzucam go sobie w to miejsce, żeby również odblokować supportera. Czy tam followersa i oczywiście też dostaję jedną kartę questa. I teraz ostatni krok, który robimy jeszcze, to jest odrzucenie wszystkich swoich żetonów aktywnych na wyczerpanie. Tak, ja tego nie robię, bo nie mam żetonów aktywnych, więc to pominąłem. Dobra, następny region, jest to region Middle of Living Flowers. No jest to region, w którym jej nie ma, bo Gandalf tu ma swoją postać i jednego supportera, więc Gandalf tak naprawdę będzie sam starał się przebić siłę 3, żeby wygrać w tym regionie walkę. Ja trochę celowo nie poszedłem, ponieważ raz, że tu jakichś specjalnie dużo punktów nie ma, a dodatkowo ta właśnie daczeska ma umiejętność, która działa na innego gracza, więc nie chciałem ci dawać punktów. Tak, tak, to od razu pokażmy tą postać. To jest księżna, czy hrabina. Na początku bitwy wybieram innego gracza. No, wybrałbym pewnie Bartka i bym dostał jeden punkt za każdym razem, kiedy on by stracił jakąś jednostkę. Mhm. Więc no, bym po prostu czerpał zwykłe punkty. Natomiast ona sama z siebie daje mi od razu siłę 2 na początku walki. Więc możemy od razu dodać. Tak, masz zaczyna z dwoma. Tu ważna też jedna rzecz. Jeżeli gracz bije się tylko z tym neutralnym graczem, to nawet jak ma drugie miejsce, to i tak nie dostaje żadnej nagrody. Po prostu przegrywa. Także musimy ten żeton przynajmniej przebić, nie? Tak. No i zaczynasz. Ja nie biorę udziału. Normalnie jeszcze możemy wspomnieć, że gdy gramy na większą ilość graczy, to gracz, który nie bierze udziału w walce, ma możliwość tak zwanego obstawienia, kto wygra. Mamy takie specjalne talie kart, gdzieś tam je mam odłożone, może później pokażemy. I po prostu ja w ciemno zagrywam, żeby gracze nie widzieli, na kogo głosuję. Jeżeli ta postać, ten gracz wygra, to ja w nagrodę dostaję jeden żeton dowolny pierwszego poziomu. Natomiast jeżeli nie uda się temu graczowi wygrać, to ja za karę dostaję jeden szart. No ale na dwóch graczy wiadomo, że to nie działa, no bo to ja mam obstawić, że Gandalf przegra. Wiadomo, że przegra. No wiadomo, może się tak zdarzyć. No dobrze, to co? Ciągnę pierwszy żetonik. No to jest żetonik, gdzie zginie mi jedna postać. Znaczy, niech to będzie follower. Mhm. Dobrze się zaczęło. Tak, czyli po prostu ginie. Ta ikonka tutaj oznacza, że po prostu to są te żetony szaleństwa, które ja już mam więcej niż Bartek. I po ich wyciągnięciu odkładamy je właśnie na tym torze, na torze szaleństwa. To jest Madness Chips. I w momencie, kiedy wypełnią się do końca, mamy jakby reset wszystkich chipów, to znaczy wszystkie wyczerpane żetony wracają do worka, łącznie z tymi, które są tutaj. No to się pewnie jeszcze wydarzy. Dociągnąłem kolejny, więc który ginie mi kolejna postać i moja walka się właśnie szybko zakończyła. Czyli nie udało ci się wygrać nawet tych 4 punktów. Tak, jeżeli giną wszystkie postacie danemu graczowi, on się, że tak wywala, kolokwialnie mówiąc, i po prostu się resetuje na zero i no, przegrał, tak? Nie bierze udziału w walce, ale przynajmniej odświeżyłeś sobie tarczę. Tak, w momencie, kiedy mam bastet, czyli nie uda mi się przetrwać walki, bo się wywalę z powodu braku jednostek na planszy, odnawia mi się moja tarcza, którą będę mógł ponownie użyć. Wszystkie żetoniki, które były aktywne, spadłyby jako wyczerpane i po prostu rozpatrywalibyśmy kolejną walkę. Mhm.
Pool of Tears, tutaj jestem tylko ja, więc tylko ja będę brał udział w walce. Mam tutaj dwóch liderów, Walrusa i tego White Rabbita, białego królika, i trzech supporterów, więc raczej to wygram. Jest szans. Walrus daje mi siły bazowo 2, czyli od razu zaczynam z dwójeczką, a biały królik 0. Przy czym biały królik ma jakieś tam, ogólnie każda postać ma swoją umiejętność, to możemy się teraz zatrzymać szybko. Biały królik działa w ten sposób, że w trakcie walki w jego regionie, czyli w regionie, w którym jest obecny, jeżeli dobieram drugi żeton aktywny, to on sumuje jego siłę łącznie z tym pierwszym, czyli no, więcej siły po prostu wygeneruje, jeżeli dobrze dobiorę. Natomiast Walrus działa w ten sposób, że jeżeli wygram bitwę w jego regionie, dostaję 3 punkty, a zamek, który mam dołożyć do tego regionu, dołożę do którego chcę. Bo ważne jest to, że w jednym regionie może być jeden zamek jednego gracza, tak? Nie może być dwóch takich samych. Więc co, zaczynam, tak? Zabieram sobie żeton i w sumie nawet fajnie było, gdybym troszeczkę się wywalił, bo tutaj bym sobie zapchał żetonami, a później jest jeszcze jedna walka, która już tam bardziej mnie interesuje, nie? I to jest Creature, czyli jeden siły dodaję, nic się nie dzieje. Mhm. Creature ma taką zdolność, że jeśli będzie wyczerpany, to wtedy wymieniam żetonik na ten mocniejszy. Tak, tak, to się teraz zadzieje. I to działa też w drugą stronę, czyli mocniejszy zamieniam na słabszy. Odkrywam nowy, o, i to jest właśnie ten żeton podwójnego szaleństwa, który ja teraz skorzystam. Mógłbym go wrzucić do worka, żeby zużyć tarczę, żeby wrzucić go do worka, ale dla mnie to jest spoko, bo teraz dwóch superterów mi ginie, tak? Wracają do zasobów, ale dalej tutaj jakby jest luz, nie? Także wystarczy, że dobiorę jeszcze jeden, a najlepiej dwa. I wtedy wygram walkę i ten żeton po prostu będzie tutaj leżał, więc wiem, że już go w przyszłości nie wyciągnę. No, jest dwójeczka, bardzo fajnie. Tak, czyli dobieram, dostaję 2 siły. Tak, i teraz jeszcze wchodzi umiejętność białego królika, czyli po dociągnięciu drugiego żetonu aktywnego, tu jest napisane, że dostaję jakby bonusowo jeszcze raz siłę wszystkich żetonów moich aktywnych, czyli w tym przypadku jeszcze 3 siły dostaję, co tu niewiele zmienia, na szczęście ja z młotka idę na młotek, więc nie stracę takiego bonusu, było trochę lipo, no ale jakby dla tej walki tak naprawdę nic się nie zmieniło, nie? I tak wygrałem. Następny krok, czyli punktujemy, tak, udało mi się wygrać, więc za ten region dostaję 6 punktów, dodatkowo jako, że Walrus brał udział w walce w tym regionie, to dostaję jeszcze 3 punkty, bo on ma taką umiejętność, czyli jest punktów 9. No i ten zamek, który kładę, mogę położyć w dowolnym regionie. Ja sobie położę w Red Keep. Tak? No tu nie ma co prawda zamku, ale jest szansa, że raz, że w Red Keep jeszcze będziemy się bić, więc tam od razu będziemy 2 siły więcej. A dwa, że no, może uda mi się tam wygrać i wtedy podniosę sobie jeszcze raz ten zamek, już będę miał z głowy. Nie? Następnie rozpatrujemy questy. Ja questów nie robię. Mam jedną kartę questu, ale to akurat nie dotyczy tego regionu. I potem są wykuwania. Wykuwanie, czyli znowu, jako że skończyłem na młotku, mogę jedno zrobić wykucie. Nie chcę używać, to jest co prawda jedynka, ale nie chcę jej używać, ponieważ on się teraz mi zamieni na piątkę, a tak jak mówiłem, moja postać trochę na nich działa, więc niestety poświęcę tą dwójkę. Poświęcę tą dwójkę, ale dzięki temu sobie ulepszę moją postać. I ja sobie pójdę tutaj, co zwiększy mi siłę mojej postaci jeszcze o 1, teraz już mam 4. A moja postać, dodam, że zaraz będzie walczyć, bo w Red Keepie jest. Tutaj są też takie małe ikonki, nie wiem czy to widać, między dwoma polami. Jeżeli rzeczywiście uda nam się te dwa pola zakryć, to ten bonus pomiędzy dostajemy. Tak? To jest taki, żeby wiedzieć. I ten żeton idzie na żetony zużyte i właśnie jego umiejętność tych małych potworków działa w ten sposób, że jak on idzie na żetony zużyte, to zamienia się na drugi, tak? Czyli teraz od razu na drugi poziom. Oczywiście jakby to była piątka, to zamieniałby się na jedynkę, tak? To jakby tam działa zawsze tak samo, nie? Czyli to mam rozpatrzone. No i teraz ostatnia walka, bo przypominam, że ten region pomijamy, czyli w Red Keep. Walczymy w Red Keep i sprawdzamy naszą siłę. Moja postać tam, mój główny lider tam walczy, on ma siły w tym przypadku 4, czyli ja od razu zaczynam z 4 siły. Oraz jest tam mój przewrócony co prawda zamek, ale zamki zawsze dają siłę 2. Także ja już zaczynam 6, jest dość mocno. Gandalf ma tam 3 supporterów, ja mam też 3, no bo mój lider się liczy jako 1, więc no co, walczymy, nie? Tak jest. Dodajmy jeszcze, bo też o tym zapomnieliśmy, że mamy też kartę pomocy, która wskazuje nam, jak działają wszystkie zdolności wszystkich postaci, które są w grze, tych chipów, które dociągamy, tych 5, co jest bardzo pomocne, i mamy też do każdej strony A, B, C, D, tak? Więc jest to bardzo fajne i pomocne, dużo lepiej zorganizowane niż jest to na przykład w Szarlatanach z Pasieku Krowic. Ale o tym jeszcze pewnie powiem. Jedziemy. Pierwsza runda. U mnie się niestety nie zaczęło. Jeden. Od trupka. Ja gonię. A i u mnie jeden supporter ginie. No, ale to nie jest. Jeszcze na razie małe straty. Forge. Czyli jeden siły. Ja mam 3.
Raz, dwa, trzy, tak. To jest ten żeton, który ma już umiejętności swoje. Tak, to są żetony, które mają, to są nasze specjalne żetony, które tylko my posiadamy. Znaczy każdy ma trójeczkę, ale z własnym jakby symbolem. I jeśli odblokujemy zdolności tych żetonów, to one będą działały. Na chwilę obecną nie mam ich, więc po prostu tylko tak. Daję samą czystą siłę. Ja mam. Już odblokowałeś. Tak, jedno mam, także liczę, że w końcu go wyciągnę. Mam chyba dwa takie startowe, nie? Mamy. No i znowu Forge. U mnie ginie kolejna postać. Znaczy pierwszy. A ja dostaję jeden żeton i znowu mam Forge'a, więc będę mógł z niego skorzystać. Jedyneczka u mnie. Ja mam trójeczkę. Wieża ma taką zdolność, że nie może być, nie mogą na nią oddziaływać inne żetony. Czyli miałbym żeton, na przykład wzmacnia siłę jakiegoś żetonu, czy mogę coś z tym robić. Po prostu nie działa to. Natomiast daje mi czyste trzy przesunięcie. Tak, ogólnie wieża ma, zawsze daje najwięcej siły, bo ma 3 i 6, ale zawsze ma jakieś takie negatywne albo neutralne efekty, nie? Umiejętności. Znowu Forge. Kurczę, nie wiedziałem, że tyle mam tych Forge'ów. Kolejny gościu ginie. Dobrze, ja zużyję moją tarczę, czyli ten żetonik z powrotem wraca do worka, a nikt mi nie ginie. Czyli jedziemy dalej. Znowu jedynka. Ja mam kokardkę. Kokardka to jest dwa siły, ona daje oczywiście. Teraz to jeden. I kokardka to jest właśnie ta karta, którą wziąłem. I teraz, kiedy zagram kokardkę, jeśli mam inną kokardkę zagraną w aktywnych, to dostaję od razu dwóch supporterów. W tym przypadku mam pierwszą, gdy wyciągnę drugą, pojawią się po prostu nowi, nowe jednostki będę mógł dołożyć. To jest całkiem fajnie. Tylko muszę wyciągnąć. O, jest trójeczka. I dwójeczka. Czyli tak, ty dostajesz dwa, ja dostaję trzy i teraz ja już sobie odblokowałem umiejętność tych moich trójek, czyli tych moich takich zębów. Tak, czyli tu mam Claws of Catch. Działa to w ten sposób, że teraz przy następnym dobieraniu, czyli teraz tym dobieraniu, który będziemy dobierać, jeżeli inni gracze, no tu jest tego Gandalf, dobiorą żeton, nieważne jaki, o sile bazowej 1, to dostają od razu Poison Chip, czyli od razu zatruwają sobie worek. Więc liczę, że Gandalf jakąś jedneczkę wyciągnie, aczkolwiek on tam dużo tych jedyneczek nie ma. Może też spasować, jak najbardziej. No i mam niestety jedyneczkę, mam Bardzo Forge'a. Dobrze, u mnie jest, ginie jedna postać. Czyli został mi już tylko lider. A Gandalf dostaje w gratisie jednego Poisona. Tak. Poison jest bardzo fajny, przyjemny. Bardzo przyjemny. Teraz tak, ja muszę pomyśleć. Może powiem wam, dlaczego muszę pomyśleć. Ponieważ zostały mi dwa żetony w worku, z czego jeden jest 100% tym szaleństwem, nie? No nic, ryzykujemy. Zawsze mogę użyć tarczy. No niestety. Ja mam Forge'a, jedyneczka znowu siły. Tak, ja mam niestety szaleństwo, czyli jeżeli teraz bym dołożył, to zabiłbym swojego lidera i automatycznie przegrałbym walkę, spadłbym, siła by mi do zera. No ale użyję mojej tarczy, żeby ten żeton wrócił z powrotem do worka. Tu, żeby nie było, mieszam. Nie ma co mieszać, no ale mieszam. 50-50. Tak, i jedziemy z następną. Na tak liczy, że ja się wywalę. No, jak się wywalimy obaj, to będzie lipa. Ja się poddałem. Ty się spasowałem. No, ja się oczywiście wywaliłem. Właśnie, to na grubo. Właśnie to jest najgorszy żeton, który liczyłem, że nie dobiorę, a niestety... A ile miałeś w ogóle mniej więcej? Sparo miałeś jeszcze? Nie, jeden ten. Miałem jeden biały. Ale nie, ile miałeś żetonów mniej więcej? Tak? Ja jeszcze miałem z 5 chyba. No ja mam tylko 2 mi zostały, nie? Dlatego już mówię, dobra, nie będę ryzykował, zawsze to jest drugie miejsce, nie? No niestety ja często mam taką osobę, że mnie to po prostu wykańcza, to nie wiem. Czyli ginie ci dwóch? Tak, ginie mi dwóch, więc automatycznie mam tak. Siły 0. I tu się trochę dużo rzeczy dzieje ogólnie, jak tam ginę, bo tak. Fajne jest to, że tarcza się odświeża. Super. Ale nie fajne jest to, że wszystkie żetony spadają na Exhausted, czyli nie możesz zrobić Forge'a i tak dalej, nie? One ogólnie nie działają. Taki typ gry, niestety. Takie typ gry. To łatwo. Łatwo, dobry moment, że spasowałem, chociaż tarczę straciłem, mogłem wcześniej to zrobić. I co? Wygrałem znowu, czyli tak. Dostaję 4 punkty za red keep, czyli czerwoną tam twierdzę. Tak, pierwsza punktacja. Buduję tam zamek. Zamek już mam postawiony, więc on po prostu wstaje i dzięki temu już jakby, no, do końca gry już on da mi jeszcze punkty. Następnie mogę zrobić questa. Nie robię tego, ponieważ quest no, nie dotyczy tego akurat regionu. I teraz mam 3 aż Forge, które mogę zrobić, co też jest fajne, bo jakby, no nie chcę za bardzo ich tracić, ale sobie te jedynki moje zielone pozużywam. Czyli no, na pewno zrobię 3. Pierwszy będzie ten, który, czyli zwiększam sobie siłę znowu mojego lidera o 1 i dodatkowo wypełniłem cały rząd, czyli dostaję nową trójeczkę do worka. Nie chcę mi się z tego sfokusować. Nowa trójeczka idzie do worka i to był pierwszy Forge. Drugim Forge'em pójdę sobie tutaj.
Czyli ta umiejętność, mówimy o tym, że mogę jednego szarda odrzucić, mojego ostatniego, i połączyłem te dwa, czyli daje mi to jedno ulepszenie mojej postaci, ulepszę sobie tą dolną rzecz, dolny upgrade. I ostatni forge już muszę to zrobić z młotka. Tak patrzę, tu mam dwóch supporterów dostać. Nie, dobra, odblokujemy sobie następny żeton, czyli kończę ten rząd, dostaję znowu żeton trójki do worka i ta umiejętność mówi mi o tym, że dobieram jedną kartę questa. Fajnie do zrobienia. Dobra, następnie wszystkie te żetony spadają na exhausted. No i tyle. Questów, ewentualnie wcześniej nie mogliśmy zrobić tak, questy, jakieś były, ale nie było. I w tym momencie zakończyliśmy wszystkie walki. I teraz... Tak, jest takie podsumowanie rundy. To znaczy, no te karty, co wcześniej już wysprzątaliśmy, bo one spadły. Wszystkie żetony, te exhausted oraz te szaleństwa, które mamy, wracają do worka. Czyli jakby one znowu będą działały w przyszłej rundzie. W przyszłej fazie walki. Dodatkowo wszystkie karty Wonderland i Aninów te tutaj wtasowujemy z powrotem do deka i wyciągamy trzy nowe. Czyli to jest takie, że mogą wejść, nie muszą, mogą wejść nigdy, nie? Mamy trzy nowe. O, same postacie. Mamy jednorożca, mamy gryfa i mamy gąsienicę. Tak. No i oczywiście uzupełniamy teraz karty już drugim poziomem, czyli są zielone. Czyli naszą herbatkę. Będą po prostu lepsze rzeczy do wzięcia. Mhm. Teraz tak. Tu nie. No, to daleko. Mhm. Rzucamy kością w celu przeniesienia tego miecza, czyli w inny będzie startowy teraz region, czyli tutaj teraz zaczną się bitwy. Co ważne, wszyscy supporterzy i wszystkie postacie, oprócz naszych liderów, którzy wracają, wszystko inne zostaje na planszy, tak? Czyli dalej mamy to rozłożone. Tak, także wszystko zostaje oprócz naszych liderów. No i co? I zaczynamy drugą erę. Zaczyna zawsze gracz, który ma mniej punktów zwycięstwa, czyli w tym przypadku pan Gandalf, pani Alicja. A i teraz jest druga era, więc oni już mają siły 5. Nie? No dobrze. Pierwszą grupę wezmę sobie tą kartę. Ona mi daje możliwość dołożenia dwóch supporterów, a także wzięcie jednej karty Wonderlandianina, bądź też podniesienie zdolności. Ja będę sobie nową postać, nowego gryfa w tym przypadku. Gryf ma siły 2. Sobie gdzieś go tutaj też dokładam. I wystawiam go do tego regionu. W momencie, kiedy dobieram kartę Wonderland Anina, w fazie T podnoszę się 1 na sile moją postacią. I teraz mogę dołożyć dwóch supporterów tutaj. Że nie zginą w pierwszej rundzie. Okej, teraz jestem ja, tak? Wszystko zrobiłeś? Mhm. Tak, ja jeszcze co? Oczywiście nie ma moich poisonów na planszy, więc dokładam jeden na dowolną kartę. Myślę sobie, że dołożę ją chyba tu. Dobra, pierwszą kartę sobie wezmę tutaj, pierwszą z brzegu. I ona ma trzy rzeczy, tak? Pierwszą rzeczą jest ulepszenie siły mojego bohatera, też już mam na aksa 6. Tak jak Gandalf mówił wcześniej, za każdym razem, gdy miałem teraz zwiększyć, to po prostu odrzucam jednego szarda. Akurat nie mam żadnego. Dodatkowo wystawiam dwóch supporterów i biorę jeden żeton dowolny o sile 1. Ja oczywiście wezmę kreaturę, czyli te żetony, na których polega moja postać. I teraz jakby już działa to moja umiejętność, którą odblokowałem wcześniej. To znaczy, za każdym razem, kiedy zdobywam kreaturę właśnie w fazie herbaty, czyli jak ją zdobywam, to umieszczam jednego więcej supportera z tej karty, czyli zamiast dwóch umieszczam trzech, oczywiście dalej w jednym regionie, nie? Dodatkowo to mi też mówi mi o tym, że moje kreatury zawsze mają siłę jeden więcej. Także no, ten działy ruch na tym polega, czyli tak naprawdę zamiast dwóch, trzech supporterów do jednego regionu mogę dołożyć. I ja też sobie dołożę do tutaj tego middle. A co tam? Ja idę postacią tutaj. Dobieram tą kartę. Ta karta mówi mi o tym, że mogę umieścić jeden weak ally, czyli to jest jeden z żeton z tych słabszych, na moim tutaj tym traku wykuwania, no i dodatkowo dostać jeden dowolny żeton do worka. Po prostu jedno darmowe wykuwanie, nie? Tak jest. Ja to wykuję, powiedzmy, moją wieżyczką, znaczy moją, to nie moja wieżyczka, ale dołożę w tym miejscu, co mi odblokuje kolejnych dwóch supporterów. I dodatkowo jeden żetonik sobie dobiorę i to będzie żetonik kolejnej wieży. Dobra.
Mianowicie w siłę. No dobra, to ja zrobię kółeczko. I ominę to wszystko i zatrzymam się na tej karcie. Czyli ją dobieram, tak? I teraz dwóch superterów mogę dołożyć. Drodzy, to zrobię. Tutaj. Oraz, tak, dostaję kartę Wonder Lenina oraz mogę zwiększyć swoją siłę rzucając kością, co mi się nie opłaca, bo siłę mam na maksa, a jak ją zwiększył, to odrzucam żeton, który bym dostał szarda, więc tak naprawdę robię tylko górną część, czyli tylko dobiorę sobie kartę Wonder Lenina. Ja sobie wezmę Tweedlesów, Tweedledee i Tweedledum, z tego co kojarzę. Chociaż Caterpillar też jest fajny. On jest taki trochę wyredny. Nie, wezmę Caterpillar, on jest śmieszniejszy. Tak, on co prawda daje zero siły, ale ma fajną umiejętność. Muszę go dać gdzieś tak dalej. Tu będzie pierwsza walka. Tu będzie ostatnia, to dam go tutaj. To on umie też, zobaczycie jeszcze. Może się uda fajnie wejść. Mówię nie. I odkrywamy nową. Tady jest to artefakt. Pióro Gryfona. Gryfa. Artefakty oczywiście też mam swoje umiejętności, no ale nie będziemy mówić o wszystkich, tylko o tych, które będziemy używać, nie? Jedę dalej. Zabieram sobie tą kartę. Ta karta daje mi dwóch supporterów oraz żetonik już ten lepszy, czyli Flaminga z wartości 3. Kolejna trójeczka do worka i dostaję dwóch supporterów, których sobie wrzucę w to miejsce. Tu się będzie działo. Dobra, i teraz ja, tak? No ja już, jako że nie mam karty przed sobą, muszę iść na szczyt stołu, czyli rzucam kosteczką. Jeden żeton dostaję, jeden szart. Uzupełniamy puste pola nowymi kartami. Tu jeszcze jest jedna. Tu i tu, no. Kurczę, mam ochotę dzisiaj troszeczkę się pobawić na tych Wonderlanianinów, więc sobie pójdę tu. No i tu mam tak, dwóch supporterów dokładam i mogę sobie albo obrócić postać o jedną umiejętność, albo dobrać kolejną kartę Wonderlanianina. Mi już zostało tylko dwóch tych supporterów, więc tak naprawdę już troszeczkę opcje mi się ograniczają i mogę ich dać tylko do jednego regionu. Dobra, to wszędzie jestem, więc dam sobie tutaj i dodatkowo mogę ulepszyć postać o jedną, odblokować jedną umiejętność, albo wziąć sobie kartę tubylca. Ja sobie wezmę Tweedledee i Tweedledama. To jest karta, która ma dwie figurki i mogę je od razu dołożyć do dwóch regionów. Mogą być to różne regiony, więc jeden pójdzie sobie tutaj, bo to jeszcze nie było, a drugi pójdzie sobie tam. Oni mają też taką fajną umiejętność, która pewnie się pokaże, że jeżeli jeden zginie, to zamiast ginąć, to idzie do drugiego. I dopiero wtedy, jak są razem, to giną razem. Tak. Pamiętam z filmu taki cytat, że właśnie jak było w tym filmu Tima Burtona, pewnie znacie, i tam właśnie byli ci bliźniacy Tweedledee i Tweedledum, to było, że no musimy coś tam zrobić, rozdzielmy się. Oni, tak jest, rozdzielamy się razem. Odkryjmy nową kartę. Zobaczmy, co tam wchodzi. Rękawiczki magiczne. Dobrze, ja idę sobie dalej. Pójdę tutaj. Zobaczę tą kartę. Ona mi daje od razu dwa nowe żetoniki z moich rycerzy. Pierwszego i drugiego poziomu. Czyli te dwa dorzucam do worka. Dodatkowo mogę jednego supportera wystawić na planszę i będzie to Duchess. To jest ta moja postać, którą już mam i to jest też liczone jako supporter, czyli jeśli mogę wystawić supportera z tej karty, może to być to jedna z moich postaci. Kładam tutaj, bo to będzie fajna walka i będę zdobywał za to punkty. No i muszę rzucić kosteczką. Bardzo rzucę jedynki, ja rzucam trójki, więc niestety nie udało się, jest tylko jedynka. Może przerzucić, ja ci podbalam. Czyli to są drugi szat, jaki mam. No okej, okay, baktyk. No dobra, wezmę sobie tą kartę, czyli tak, mogę odrzucić oczywiście żeton szarda, jeden mam, więc sobie odrzucam. Dodatkowo mam jednego supportera do wystawienia. Jako że nie mam już supporterów aktywnych, to jako tego jednego mogę po prostu jednego przenieść z jednej lokacji na drugą. Ja sobie stąd zabiorę, żeby tutaj ta daczeska nie robiła punktów i położę sobie tutaj. I teraz tutaj na tej karcie jest napisane to samo, co Gandalf miał wcześniej, czyli że jednego Weak Ally'a, czyli jeden żeton, ten słabszy, mogę po prostu umieścić to od razu na Forge'u, tak? Czyli od razu mogę sobie zrobić takie darmowe wykuwanie. Ja wezmę sobie wszystko jedno, oprócz Creature, bo tego nie chcę. I w sumie to najbardziej mi się opłaca odblokować nowych supporterów, bo będę mógł ich jeszcze włożyć. I to jeszcze jeden ruch. Mhm. Dobrze, ja idealizuję tutaj.
Rzucam kosteczką. Jeden żetonik. I dokładamy jeszcze karty, uzupełniamy. Jeden, dwa, trzy. Okej. Ja idę tutaj. Dobieram tę kartę. Potrzebuję dużo jednostek, więc wystawię się. Czyli tak. Ta karta daje mi podniesienie siły o 1 mojej postaci. Tutaj mogę dołożyć 3 gości w jedno miejsce. Czyli dołożę tutaj 3. I rzucając kostką mogę dołożyć jeszcze 2, przy czym to może być już inne miejsce, nie musi być to samo. I też tak zrobię. Czyli dostaję 3 żetoniki shardów. I dokładam żetonik, znaczy 2 gości i jeszcze dołożę tutaj do tej walki magicznej. Przynajmniej w drugiej rundzie się będzie coś działo. No to ja to pójdę. Czyli rzucam kością przede wszystkim zawsze. No ale tu nieważne co rzucę i tak jest spoko, bo ja mam 0. 1. Następnie dobieram 2 żetony creature'ów i moja umiejętność przypomina mówi, że za każdym razem, gdy wybieram żeton creature'a, to dostaję jednego supertera więcej. Przecież tu jest jeden ulepszony, jeden zwykły, to też jest fajnie. Tak ci chodzi mi, są te 2 do worka. I tu mam jednego z karty i 2 tak naprawdę dodatkowo. Miałbym, ale mam tylko 2, więc tylko 2 dokładam do jednego regionu. To mi się będzie wypić. Jeśli dołożyłeś, to ja się też tam dołożę. No i to była 5 karta, nie? Czyli teraz jeszcze tylko wyłożenie naszych bohaterów. Tutaj się dołożę. W to miejsce. I moja Alicja ma taką zdolność, której nie skorzystałem w poprzedniej rundzie, bo całkiem zapomniałem. Tak, ale... Ale nie miała ona wpływu na rozgrywkę. Bo wygrałaś tą walkę tak czy siak, nie? Mhm. Kiedy umieszczam Alicję w regionie, właśnie teraz, w tym momencie, mogę dociągnąć jednego losowego Wonderian Danina. I odkrywamy kartę do momentu, aż się nie pokaże jakaś postać. Tak. Jest... to jest ten. Knife of Hearts. Tak, i to jest postać, którą od razu też dokładam i ona na tą walkę po prostu działa sobie dla mnie. Mhm. Tylko ona jakby działa, wszystko działa i wspiera tą postać, ale ona spadnie na koniec. No, możemy tutaj położyć, żeby już kartę możemy zabrać. Tak, na koniec walki ona spadnie z powrotem do worka. Tu jest mój żeton poisonu, który nie był wykorzystany. Jeden przypomina mi tu ciebie w worku. To jest. I teraz ja się dokładam moim super mocnym Jabberwockiem, który ma 6 siły. A dobra, też się dołożę tutaj. Bez żadnych supporterów dodatkowych. Ja normalnie. My jesteśmy normalni. Dobra, to co? Mamy fazę herbatki zrobioną. Teraz sprawdzamy, kto ma więcej shardów. Oczywiście każdy z nas dostaje po jednym żetonie zawsze. Szaleństwa. To jest. Ale ja mam 6 shardów, Bartek ma 1, więc tu wiedziałem, że nie jestem w stanie nic z tym zrobić, więc dobrałem ile się dało, żeby połowę zrzucić. Tak, no i dostajesz dodatkowy 1. I dodatkowy żetonik. Bonusowy. Dobra. Także tam gęsta masz trochę tych szaleństwa. No? No mam. No mam. Dobra, i teraz co? Lecimy z walką. Masz jakieś rzeczy przed walką? Nie, ja też nie mam. Zaczynamy od... Tej walce nie ma nic. Od tego regionu, czyli Middle of Living Flowers. I teraz tak, startowo ty masz 2 supporterów i 0, to jest ten neutralny miecz. Ja mam 3 supporterów i mam mojego Tweedledee, czyli jeden siły bazowo on ma, tak? Jego karta. Mhm. No i zaczynamy. Okej, okay, mamy? Dlatego 2. Okej, ja zacząłem grubo. Od mojego creature'a siły 5. Przypominam, że ta umiejętność daje mi zawsze... Creature'y mają siłę 1 więcej. Czyli mam 6 tak naprawdę, czyli 7. Ty masz 2. 2. Mam. Mhm. U mnie 1 ginie. U mnie jest 3. 1 ci ginie. Ja dostaję 3, czyli mam 10 i dodatkowo... Teraz, jeżeli wyciągniesz jedynkę dowolną, to dostajesz poison chipa. Ja spasowałem. Mam 3. Dostałem 3. Czyli nie dostałeś poisonu, niestety. Nie dostałem. I flaming działa w taki sposób, że podwajam wartość żetonu kolejnego, który wyciągnę. Więc ja mogę sobie dalej walczyć tutaj. A ja spasowałem, więc nie biorę udziału w walce dalej, ale jakby dalej mam 10 siły, mogę wygrać, jeżeli Gandalf spasuje tak. Albo przegra. Więc ja dociągam dalej i mam kolejnego gościa, który mi ginie. To jest ostatni? Ostatni. Masz tarczkę jeszcze? No, nie używam jej. Okej. Okay. Czyli Gandalf się zbampował. Żetoniki spadają. I tyle.
Tak, u mnie też spadają. Natomiast ten, jako że idzie na egzostet, zamienia się w jedynkę. Tak, bo ta umiejętność działa zawsze w dwie strony. No ja wygrałem znowu, czyli mam tak z tego 6 punktów. Mhm. Mogę położyć tam zamek, leżący na razie. I cel. Mam cel zrobiony, dlatego trochę też spasowałem, ponieważ miałem cel taki, że właśnie w tej łące żywych, kwiatów, czyli w tej lokacji, gdzie się bawiliśmy, powinienem zakończyć swoją bitwę o sile 3, 4, 9 lub 10. No ja zakończyłem na 10, więc udało mi się to zrobić. I cel sobie gdzieś tutaj zagrywam. Te karty tam z boku, bo one nie są ważne. A cele są ważne. No i walka się kończy, nie? Teraz tu. No i tu będzie ciekawie. Bo tu jest sporo tych, nie? Sporo bohaterów. Także podsumujmy jeszcze tak. Ustalmy najpierw siłę. Ja startowo. Walrus ma mój 2 siły startowo. Królik ma 0. Trojada czeska ma chyba 2. Tak. A Gryfon też ma 2. Tak. I teraz umiejętności. Walrus, jeżeli wygram, to będę postawić zamek, gdzie chcę, do tego dostanę 3 punkty. Królik po dobraniu drugiego żetonu sumuje jeszcze dodatkowo raz wartość 2 żetonów i ją dodaje. Daczeska za każdego mojego zabitego supportera da ci 1 punkt, a Gryfon... Mogę przenieść do 2 supporterów z dowolnego miejsca, z dowolnego regionu. Przed walką. Przed walką. No ale w tym przypadku nie chcę akurat. Myślałem, że im tam zostaną jacyś, ale oczywiście... No dobrze, to lecimy. Tu Gandalf ma... Jak miał wstawiać, to leży, bo wstawił na Gandalfa, bo ma więcej siły, więcej supporterów. Aczkolwiek przy jego wyciąganiu dzisiaj to... No, bo dzisiaj strasznie. Ja mam 2. U mnie jeden ginie. I ja czyli dostajesz punkt od razu zwycięstwa, no. Tak jest. Dobrze, wystartował. Mhm. U mnie jest Creature. Czyli on ma siły 2, bo zawsze ma jeden więcej. U mnie jest 2, bo mam żołnierza. Mhm. I on ma zdolność, że mogę zwrócić jeden z exhausted chipów do mojego worka. Tak, bo podwoić jego siłę. Albo podwoić siłę, ale też chcę tą kokardkę zrzucić, bo jeśli uda mi się dodać drugą, to będę mógł jeszcze dołożyć trochę losów. No, mam Forda. No mnie znowu jedna postać ginie. Także dostali już mi tylko, dostałeś punkt zwycięstwa. Tak jest, jeden siły. I dostali już mi tylko moi, także na razie u mnie jest średnio. No ale stabilnie. No i super, 3. Ja mam też 3. Raz, dwa, trzy. I teraz umiejętność z królika, nie? Czyli drugi aktywny chip, kiedy dołożę, to dodatkowo jeszcze raz sumuję wszystkie te 2. Czyli jeszcze 4 dostaję. Raz, dwa, trzy, 4. No i okej. A i teraz ty jak wyciągniesz jedynkę, no to trucizna, nie? Dostanę bonus specjalny. Dostaniesz nagrodę. Mhm. Ja mam 1. U mnie niestety koniec. 2 postacie mi giną i nie mogę nic z tym zrobić, ponieważ nie mam tarczki. Także no, pierwszy raz mi się nie udało. I Gandalf wygrał, bo walka się kończy, już nie możesz żetonów dokładać, ponieważ jesteś pierwszy i jako jedyny zostałeś. Mhm. No ale wygrałeś, brawo. Czyli 6 punktów. 10. Poczekaj. 6 i 2 ci zginęło, czyli jeszcze 2. Tak, jeszcze 2, no. Tu zamek kładziemy, położony. Mhm. Ja nie mogę robić celów, bo się wywaliłem. Ja nie. Nie mam celu na to. Mhm. No to jeszcze masz Forge'a jednego, nie? U mnie oczywiście żetony spadają bez efektu i ten, jako że jest exhausted, to zamienia się na 5. Na tym torze siły niestety żadnego Forge'a nie mam, ale mam Forge żetonik tutaj, więc mogę dowolny z żetonów zużyć i wezmę ten żeton i go sobie tutaj dołożę, co pozwala mi zrzucić jednego szarda. Mhm. A ja jako że się wywaliłem, tak żeby ginęły wszystkie jednostki, odświeżam sobie tarczę. To jest całkiem spoko, teraz jakby nazwana walka jest fajna, bo mam też żetony jakieś leżą mi, czyli nie mam ich w worku. No to mam tarczę, czyli... Też żetony spadają. Czyli jestem w miarę bezpieczny. Dobra, lecimy z przedostatnią walką, czyli Red Keep. I teraz tak, ja mam tam siły 2 za zamek i 1 za mojego Twiddla. Ty masz 0, nie? Bo supporterzy siły nie dają. Mhm. O, zaczęło się słabo. Ja mam rycerza. Znaczy rycerza, żołnierze. Ja mam niestety zabójstwo i co prawda mam tam dużo mipli, ale teraz jakbym dołożył ten żon tu, to na razie wszystkie z powrotem razem z tymi wracały mi do worka. Co jest dość średnie, no ale chyba to zrobię, bo tu mam też fajne żetony. Więc jeden mi ginie.
I te wszystkie z Exhausted oraz wszystkie z Maldestraka wracają do worka. Mhm. No ja w tym przypadku z tej zdolności wykorzystam, że jeden żetonik znowu wrzucę, znowu tą kokatkę, może w końcu uda się dwie dobrać. Chociaż przy takiej ilości żetonów, jakie mało, to może być ciężkie. Mamy? Mhm. Dwie rzeczy tylko. Mam kreaturkę, która daje jeden więcej siły, więc dwa. Znowu mam kreaturkę, czyli znowu dwa. Jeden ginie. Ja mam wieżę. Ja mam ząbek, czyli po 3 punkty. No i teraz dociągnąłem mój ząbek, czyli teraz dostaniesz poizona i wyciągniesz jedynkę, no? Mhm. No jest jedynka. A u mnie jedna postać ginie. To teraz poizona wrzuć. A u mnie jeden supporter ginie. Co jest ważne u tych moich poizonów, im więcej graczy, tym więcej ich mam. Na dwóch graczy mam tylko 4 takie żetony, na 5 mogę iść nawet 7. Forge. No, drujeczka. Czyli ty dostajesz 3, ja dostaję 1 z Forge'a. Dwa, trójka jeszcze nic nie umie, no? Jeszcze nie. No, na razie idzie w miarę dobrze. U mnie ginie 2, u mnie jeden. Ja to resetuję sobie i wrzucam do worka. U mnie jeden ginie, to sobie go zdejmę. No znowu 2 ginie. Czemu wyciągnąć ten sam żeton 2 razy? No u mnie ginie 2, więc tą walkę już przegrałem. Ja dostaję 3 siły jeszcze za zęba. No i tyle, ja się tutaj resetuję, wszystko mi spada. No i tarcza wraca jako aktywna. No mi się udało wygrać. No i te żetoniki, z racji tego, że wypełniłem cały tor, to wszystkie te żetony teraz zbieram. Tak. Łącznie z tymi, które się wywaliły, wrzucam do woreczka. Dostaję 4 punkty, ponieważ mam drugą erę. Niestety nie mogę tam postawić zamku, bo już jeden mam. Jakby leżał, to mógłbym go postawić, no ale już wcześniej to zrobiłem, więc no tutaj niestety zmarnowałem sobie troszeczkę ten, no ale kto wiedział, że tam wygram tak bez problemu, nie? Celu nie robię, natomiast mam jeden forge, więc mogę sobie coś wykuć. Dobra, wezmę sobie supportera, odblokuję. Ostatniego w sumie, dostępnego. Te żetony spadają i te dwa, jako że są teraz wyczerpane, zamieniają się na piąteczki. Ostatnia bitwa, tak lód, teraz tak, ty masz tam 2 siły za twojego rycerza, plus 4 za Alicję, czyli 6 i zamek daje ci też 2, tak. Nawet jak leży. Ja mam za gąsienicę 0, ale za mojego smoka 6, także już z neutralem je wygraliśmy. I lecimy, teraz tak, umiejętność gąsienicy. Umiejętność gąsienicy działa w ten sposób, tego caterpillara mojego, który jest tutaj wyłożony, że przy pierwszym dociągu każdy z graczy dobiera 2 chipy i ja wybieram, który z tych dwóch musimy zachować. Tak, dociągasz 2, ja też dociągam 2. No, u mnie to będzie prosta matematyka. U mnie też będzie prosta matematyka. Wyboru nie mam. Chociaż kurde, ja mogę tą dwójkę wrzucić. Czyli mi ginie jeden na dzień dobry. Ten wraca do worka, nie? Czyli dostaję tak 3 siły. I ty oczywiście teraz jak wyciągniesz jedynkę, dostaniesz poizona. Mhm. Mam rycerzy, nie mam co zabrać jak zostać, więc po prostu 2 siły dostaję. 2 wartości. Dostajesz więcej, ponieważ ja wyciągnąłem 5, co jest 6 w ogóle w sumie, czyli to jest 15. I ty wyciągnąłeś słabego, tak. Więc on jest 1 siły więcej, ma, nie? Przyszedł Wicker, więc 1 siły więcej dzięki mojemu. Tak. Poizona dobrałeś? Nie, dobrałeś. Masz tyle tych poizonów w rąbku, aż cud, że ich nie wyciągać. No widzisz. O, u mnie teraz ginie 2. Flaming. Dobra, mam tarczę, co prawda mógłbym tutaj 2 ten oszczędzić, ale zabijam ich. Flaming 1, 2, 3. I teraz kolejny żeton, który wyciągnę, podwajam jego wartość. Oczywiście teraz wyciągnę coś, co nie będę mógł podwoić, czyli... A nie, jednak mogę. Czyli 4. 4. Ja wyciągnąłem znowu zabójstwo. Jednak tych dwóch mogę zresetować. Ale dobra, jednego zabijam. I cały mi się tor zapełnił, więc te wszystkie oraz te odrzucone wracają do worka. Mhm, nie jeden ginie. Ja mam 6 siły.
Teraz ważna rzecz, bo to się może wydarzyć. Gracz, który pierwszy dojdzie do 25, bądź jeżeli obaj dojdziemy, gra się natychmiast kończy, nie? Czyli to tak też wyścig do 25. To może się teraz w sumie wydarzyć, nie? Mhm. Mamy drugi. Ja mam 3 siły. To jest 1, 2, 3. I teraz jak dobierzesz jedynkę, to masz powiedzmy na stanie ostatniego. Mam jedneczkę. No to już powiedzmy, no więcej nie mam gana, już nie uspokój. Mhm. Ja mi ginie jedna postać. Ostatni mój supporter, tak? Został mi tylko lider i gąsienica. No tak jak mi. Ja spasowałem. Na 3. Pochopnie chyba. No, głupio było przegrać, ale w sumie dobra. Zobaczymy. Czy szansa, że ja to przegram. Przy moim szczęściu dzisiaj jest to bardzo problem. No, to już jest remis. Remis i teraz dowolny żeton, który nie jest... Masz tyle trucizn, że jeszcze to no, patrz, udało się. Czyli nawet mogę podwoić, więc... No. No ale zaryzykowałem troszeczkę, bo mogłem to wygrać spokojnie, wyciągając jeden żeton, ale chciałem zrobić forcza. Czyli Gandalf wygrał, dostajesz ile tam? 8 punktów. No to nie, to nie opłacało mi się to w ogóle. Tego tak walczyłem o to, bo to jest 8 punktów. Mhm. I zamek możesz sobie postawić. Postawić. Ja mam natomiast jednego forgia z racji, że tu skończyłem ruch. Znaczy najpierw są questy, nie? Nie, ja też nie mam. Jednego forgia. No te piątki co prawda są teraz wysokie, ale tak naprawdę one się zamieniły w jedynkę, więc spokojnie jedno mogę sobie zdjąć i dołożę sobie tutaj, co daje mi od razu 4 punkty. Mhm. To jest jedyne takie miejsce, gdzie punktuję. I połączyłem te dwa miejsca, ten oczywiście, że on blokowuje do worka, bo to jest już ostatnia walka, więc on idzie do, znaczy on zawsze idzie do worka. Połączyłem te dwa miejsca, czyli jeden żeton tego Madnessu usuwam sobie z woreczka. Jako, że to jest ostatnia walka, on i tak pójdzie mi do worka, to usunę sobie po prostu tego, nie? Bo to nie ma znaczenia. Mhm. Ja żadnych forczów nie mam, bo nie dociągnąłem żetoniku, tutaj też nie skończyłem na torze, więc zbieram się tylko. Tak, to wszystko wraca naprawdę do worka już, bo no, faza walki się skończyła, nie? Ciekawostka, jeśli chodzi o zasady. W trakcie fazy walki nigdy nie można oglądać żetonów. Po fazie walki, czyli w fazie herbatki, czyli tak jak teraz, można sobie zobaczyć. No, mam tylko tyle żetonów, z czego tam tylko 4 mam te szaleństwa. Gandalf ma chyba z 10, więc... I poisonów, Bartka jest mam tylko od groma. Okej, okay, ta postać była jednorazowa, więc ona spada już? Tak, ona się wtasowuje razem z tymi, które zostały. Czyli te wszystkie wchodzą... Alicja i Jabberwock wracają. Z powrotem do talii. Rzuć kostką, gdzie się miecz przeniesie. Miecz idzie o 1. Czyli teraz tu będzie pierwsza walka. No, tu masz 3 miejsca. Czemu? No bo mam tam gryfa, który jest po to, żeby ściągnąć tam następną walkę. No, ludzi. Przenieść, nie? Nowe karty wchodzą. I są to karty już tylko artefakty w tym momencie. Mamy tak zegarek. No to nie jest coś precyzyjnego. To jest monokr. Okay. Ja w międzyczasie odkrywam wszystkie pozostałe karty. Mamy rękawice Humpty Dumpty. I mamy Shisha. Huka. Okej. Okay. Teraz nasi neutralni mają siły 7. To tak naprawdę nie jest dużo, jak zauważyliście, że spokojnie może ich tam przebijamy nawet startowo. Gandalf, jako że ma mniej punktów, zaczyna, nie? To jest ostatnia era, w zasadzie ostatnia runda gry. Dobrze, ja najpierw pójdę tutaj. To mi pozwala dołożyć 3 supporterów oraz skorzystać jednej z tych dwóch rzeczy, czyli dobrać kartę, ale nie chcę, chcę jakąś moją zdolność jeszcze rozwinąć. Więc rozwinę sobie Sword of Hope, to jest zdolność moich tych żetonów trójeczek. No i teraz 3 supporterów mogę dołożyć do jednej lokacji. No najbardziej punktowana będzie Red Keep, widzę w tym momencie, więc chyba się tu dołożę. 12 punktów będzie dawał. Tutaj jeszcze w międzyczasie jakby zobaczyliśmy kartę, którą w sumie pierwszy raz na grze wyszło, bo wcześniej nigdy jej nie widziałem. Jest to karta, która troszeczkę objaśniła, że mamy złe nazewnictwo, tak? Bo to jest karta, która daje nam jeden artefakt chip z naszego Forge Tracka. Czyli tak naprawdę to są artefakty, te nasze trójki, nie? My zawsze nazywaliśmy te artefakty, te. To są tools, czyli to są takie narzędzia, tak? Czyli no niektóre tam nazewnictwo było troszeczkę złe, nie wiem czy w tej akurat partii, no ale to dla uściślenia, tak? To są artefakty, nasze trójki, a to są tools. Może to wezmę. Czyli wezmę tą kartę, o której właśnie mówiliśmy. Tak? Czyli po prostu jednego artefakta, tego ostatniego biorę. Raczej tutaj do końca nie dojadę, więc wezmę go sobie wcześniej. On oczywiście idziemy od razu walkam i dodatkowo jeszcze 3 supporterów wystawiam do regionu.
Pójdźmy sobie do, na razie do Togglewoods. A, oczywiście moja umiejętność pasywna, tak? Czyli ten Fears of Moe, gdzie dokładam żeton trucizny na początku, nie działa, no bo Gandalf wszystkie te żetony trucizny poznaje. No co, łatwo. No, przeszkadzasz mojej postaci się rozwijać, ja nie wiem. No dobrze, ja idę dalej. Ruszę się o jeden. To jest karta, która daje mi dwa żetony o wartości 6, te dwie wieżyczki, więc całkiem mocne. I mogę jednego supportera wystawić. Dołożę go do tej walki. I muszę rzucić kosteczką. I dostaję trzy szardy jeszcze. No bogato. No bogato. Dobra, jako że Gandalf będzie zbierał te żetony szaleństwa, to ja się będę ich pozbywał. Tak, to jest karta słaba, bo słaba, ale przyjemna. Po prostu usuwam jeden żeton szaleństwa z worka. Oczywiście ten z pojedynczym szaleństwem, jest ten z podwójnym, muszę sobie go gdzieś tam wynaleźć. Tak, wyciągnąłem, wracam do zasobów ogólnych. Tak, się pobawmy. Ja mam mało żetonów bardzo, więc im mniej szaleństwa, tym lepiej. Jedę tutaj. Dobiorę sobie tą kartę. I ta karta mówi o tym, że mogę umieścić jeden Weak Ally Chip z supplya do mojego Forge Tracka, co pozwala mi też coś od razu ulepszyć i dwóch supporterów wystawić. Wezmę sobie wieżyczkę, dołożę sobie ją w tym miejscu, co mi od razu odblokowuje żeton z mojego artefaktu, jak już znamy tą nazwę. I dodatkowo mogę dobrać jednego questa. Czyli teraz tak, no już przed nami kart nie ma, więc idę na start, na szczyt stołu tak zwany, rzucam kosteczką. 3. W końcu. Uzupełniamy karty. No to ładnie. 2. Możesz sobie wyczyścić ładnie. 3. I to 4. Ja dwóch nie dołożyłem gości jeszcze, nie? Dobra. Tak, Woods tutaj. Druga karta, która nie ma supporteru u mnie. Ale dobra, biorę ją. Tu jest taki moment troszeczkę dyskusyjny, ponieważ troszkę gra się tam załamie w pewnym momencie, ale zobaczymy, nie? Może nie. Tak, znowu mogę jeden żeton usunąć. Dostaję jeden quest, to sobie wezmę. Coś takiego. No i muszę dwóch supporterów z jednego regionu, że tak powiem, usunąć. Niech to będzie ten region. Tak, jeden żeton usuwam. I teraz dlaczego gra się może troszeczkę nie wysypać, no po prostu będę miał łatwiej. Dlaczego? Ponieważ u mnie zostały już tylko trzy żetony Madnessu. Tak, teraz jeden usuwam i zostają tylko dwa. I jeden jeszcze dobiorę, może dwa, ale raczej jeden dobiorę na koniec, chociaż może dwa. Jak jeden dobiorę na koniec rundy, to będę miał trzy. Więc nigdy się tu, jak mi te trzy tu położę, to nigdy się nie wysypie już, nie? Dobra, to tutaj zdarzyła się rzadka okazja, która w instrukcji jest napisana, że jest rzadką okazją. Czyli tak jak mówiłem, tak? Ja miałbym trzy żetony, które byłyby wyłożone, ale jakbym się wszystkie żetony wyczerpały, to już nie byłoby z czego dobierać. Instrukcja jest napisana wyraźnie, że jeżeli nie mam, już mam pusty worek i mam z niego dobrać, to i tak mi się resetuje. Czyli te wszystkie żetony oraz exhausted wrzucam do worka. Czyli tak naprawdę trochę mi się to nie opłacało tego robić, więc pozwolę sobie cofnąć, ponieważ to nie znaliśmy tutaj bardzo rzadkiego przypadku, tak? Czyli ten żeton z powrotem wraca do worka. Questa już oddałem. I tych dwóch supporterów wraca. Oni byli i tu. No bo myślałem, że się to trochę zablokuje, ale się okazało, że się jednak twórcy zabezpieczyli. No Bartek chciał zepsuć grę, ale się nie udało. No. Dobra, w takim razie sobie pójdę po prostu tutaj. Tak, czyli zrobimy sobie tak. Żeton Forge dostaję. Dwóch supporterów mogę dołożyć. No i muszę ich tutaj powrzucać tam gdzieś, żeby jakaś walka była. Tutaj nie mam w ogóle mnie. I mogę jeszcze jednego kartę Wonderlandina sobie dobrać. Więc wezmę sobie taki ten zegarek. Znaczy monokl. Monokl Valerusa. Czyli dwa żetony dobieram. Do woreczka wrzucam. I może jeszcze domów. Masakra. Ja mam dużo, tylko różne zielone mam nawet. No ale idzie w sety. No ja oczywiście idę tutaj, bo nie ma nic po drodze. Trójeczka, nie? Jedyneczka. No dobrze. Uzupełniam kartę, nie? Czyli sobie tutaj jedna tylko. Dobrze, ja idę Alicją wtedy
Tutaj. Zabieram tą kartę. Ona mi zwiększa siłę Alicji o 1. Dokładam dwóch supporterów i mogę wziąć żeton drugiego poziomu. To będzie kolejny Red Hook. To będzie szósteczka do worka. Liczę, że Bartka siłą po prostu pokonam. I tych dwóch dołożę do tego miejsca. Siłą zielonych żetonów. Siła zielonych żetonów, tak jest. No nic, ryzykuję. Zaryzykuję tak naprawdę, nie ryzykuję niczym, bo tak może więcej ode mnie. Biorę sobie tą kartę, ponieważ no ja lubię dobierać te kliczerki. Tak, przede wszystkim rzucam kością. No wiesz, właśnie wiedziałem, że tak się będzie, no ale trudno. I tak, dobieram dwa kliczery o sile 5. No i za każdym razem, jak dobieram kliczera, to mogę jednego supportera więcej dołożyć, czyli z trzech z tej karty tak naprawdę mogę. Ja teraz dołożę sobie Vanerusa i dwóch. Okej. Okay. Ja ostatnim ruchem pójdę tutaj. Dobiorę sobie tą kartę. Jednego followersa mogę dołożyć. Dołożę go do tego pola. Tak, Woods. Następnie rzucam kosteczką. Dwa żetoniki, kolejne. I dostaję dwa żetoniki z trójeczkami. To są różyczki. Różyczki generalnie są żetony, które dają punkty, jeśli je wyciągnę. Idę tu. Biorę tą kartę. Dostaję creature'a piątego poziomu, znaczy drugiego poziomu z piątką. Jak go dobieram, to zawsze jednego subordera więcej dokładam, czyli dokładam tak naprawdę trzech z tej karty. Wezmę sobie dwóch i królika. No dobra, pójdźmy tu. To była ostatnia karta, nie? To jest. Czyli teraz umieszczasz swoją Alicję gdzieś. Moja Alicja pójdzie tutaj, do Red Keep. I z mojej zdolności specjalnej dociągam jedną kartę. W ogóle jeden był odkryty wcześniej. No dobra, możesz mieć ktoś, Carpentera. No i będzie. Carpenter, on ma dwa siły i ma zdolność. Żółte żetoniki, które pozwalają na wykuwanie, będą miały jeden siły więcej. I dodatkowo jeden punkt, jeśli zrobię Forge'a, którego nie idzie był Carpenter. No okej, okay. Jakieś tam dodatkowe punkciki i siły. Dobrze, i jeszcze wystawiam swojego Jabberwocka. No dobra, to ja też tam pójdę. Moim Jabberwockiem. No i co, teraz jeszcze Madnessy, nie? Każdy po jednym. No ja dwa, bo mam ich najwięcej. Ale pozbywasz się za tych czterech tych, nie? No i połowę żetonów mi spada. No, 4 punkty zyskałeś. No i dobra, i ostatnia faza walki, nie? Pytanie, czy uda mi się w ogóle jakąś walkę wygrać przy tylu żetonach zielonych i... No kurczę, oby nie. Zaczynamy od Pool of Tears, czyli tutaj, tego miejsca. Ja mam tutaj tylko dwóch supporterów, ty masz czterech plus dwie postaci. Z tego co pamiętam, to 4 siły, nie? Tak jest, moje postaci mają każda po 2, czyli gryf 2. Duchess 2. I jeszcze zamek 2, czyli 6 tak naprawdę. Ja zaczynam z zerem. Mhm. No i jedziemy. Księżna działa tak, że będę dostawał punkty, jak Bartka będą postacie ginęły. A gryf pozwala mi przenieść od razu jakieś followersów do tego miejsca, ale no na razie nie potrzebuję, więc jest ok. Jedyneczka. Ja mam specjalny żeton, tool, Walrus Monocle. I on działa w ten sposób, że albo mogę go dołożyć, ma 0. Albo mogę go zdiskardować i usunąć z gry, żeby wyciągnąć dowolny żeton z worka po prostu i go dołożyć. No dobra, zrobię to. Czyli tego usuwam z gry całkiem. I waleczka sobie szukam, jaki chcę. Ja chcę oczywiście mojego innego Forge'a, czyli wyciągam sobie Forge'a i dostaję jeden siły. I jedziemy dalej. Okej. No teraz go wyjąłem. Ja mam 6. Ja też mam 6, no bo on mi daje zawsze jeden więcej. Czyli to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dwóch mi ginie. Jeden ginie. O, Wiedzonik do mnie wyjdzie. Wiedzonik wszedł, czyli tutaj jest jeden, tak? I może dwóch zginąć, ale ja sobie użyję tarczy i ten żeton wrzucę z powrotem do worka. O, dodatkowy forge. No ja mam forge'a, jeden siły. Kolejny forge, o proszę. Ja spasowałem. No, to też ci weszło. To ja nie mogę zagrywać dalej, więc... Tak, Gano wygrał. Ja mam drugie miejsce, bo drugie miejsce jak najbardziej tutaj działa, czyli dostanę połowę punktów, tak, czyli 4. Czyli ja dostaję 4.
Ty dostajesz 8 plus zamek sobie stawiasz, no bo już jest położony, czyli stawiasz. No i teraz cele. Ja mam cel. Miałem właśnie skończyć walkę w Pool of Tears, dokładnie na żeton, na miejscu Forge'a, dlatego też spasowałem. Mhm. Udało się to zrobić. Ja nie mam celów, nie zagrywam. Ty w ogóle pamiętam, że są cele? Tak? Pamiętam. Tylko tam, gdzie miałem cele, to się wysypywałem. Okay. No i mamy Forge'a. Ty możesz zrobić 3 i ja mogę 3 Forge'a zrobić, no. Tak. Dobra, ja za bardzo mogę zacząć, bo ja nie mam za bardzo wyboru, bo mam tylko te 3 miejsca. Mhm. Więc tak, tu dam sobie tą piąteczkę, bo ona się zamieni w jedynkę. To ogólnie daje tylko tyle, że na koniec nasze miasta dają zamiast 3 punktów 4, 5 i 7. Nie? Mhm. Czyli tu sobie ulepszam jedną umiejętność. I tutaj będą piątkę miały, nie? Ulepszę sobie to. Ja mam 3 forge, więc wszystkie 3 zrobię. Okay, 6 sobie wrzucę tutaj, zwiększam siłę o 1. Jedyneczką dam tutaj. Zwiększam się znowu siłę, ale że nie mogę, to odrzucam kryształek. Mhm. I mogę odpalić jedną z moich zdolności, bo połączyłem ze sobą. To sobie odblokuję. I wrzucę jeszcze jedną jedynkę. Znam kolejną siłę. I żetonik do worka. Nie mam siły, więc odrzucam jeden żetonik. Fajnie, teraz pod koniec, bo sobie pozbywasz się tych, nie? No to są ujemne punkty, więc no, wyrzucam je. No i żetonik idzie do egzosta. Jakie te umiejętności teraz masz, te do walki? Że jak wyciągnę tego Sworda, to mogę tarczę odnowić. Mhm. I na koniec bitwy, jeśli mam aktywny żetonik tutaj tego Sworda, to mogę stracić jedną jednostkę, żeby tą malicję przenieść. A, okej. Okay. Czyli co, tutaj mamy zrobione. Teraz walczymy w Red Keepie. I tam chyba będzie najgrubsza bitwa, nie? No chyba tak. Tak, z liderów mamy 6, nie? Mamy Maxa. Potem mój Waldrus daje 2, a ten Humpty Dumpty daje 1. Mhm. No mój Carpenter daje 2. I jeszcze mam zamek, nie? Tam. Jeszcze masz zamek, no? Czyli 2. Okej, czyli on za 11, Gandalf zaczyna się. Szkoda, że Forge weszły w tej lokacji, a nie w tej, bo sobie mamy jeszcze kilka punktów. No, no i też więcej siły, nie? No. Mamy. Okej, okay. U mnie się zaczęło fajnie. Te 2. Ja 6. No, przypominam, że to moje, one są zawsze plus 1, nie? No to będzie krótka walka, jak Bartek wyciągnie te piątki. No, taki jest plan. 3. Dobra, trójeczka. Ja też 3. 3. Teraz mam umiejętność odblokowaną tego zęba. Oprócz tej, że ty teraz jak wyciągniesz jedynkę, dostaniesz poison, to dodatkowo jeżeli byłbym, w momencie jego zagrania, jeżeli byłbym z tyłu, na traku jestem z przodu, to miałbym plus 2 siły. No, czyli teraz jakby trochę to nie działa. Tak, u mnie też wszedł artefakt, czyli mam 2 zdolności. Jedna, że mogę odwrócić tarczę na drugą stronę, aktywną, więc no niestety nie... Może, moje możesz, jak chcesz. Nie bardzo chcę, a to masz nieaktywną, więc jest okej. I druga, na koniec bitwy, jeśli mam aktywnych taki żeton, to znaczy, że mogę przenieść Alicję do dowolnego regionu, wymieniając za innego followersa, czyli po prostu ona wejdzie ze sobą. Przedłuża jej życie. No i siłą mocniejszą. Mamy? No, szósteczka, proszę bardzo. U mnie ginie jeden niestety. 3, 4, 5, 6. No i jest. Ja mam 2. Ja mam 6. No to jest maksa, tak? No i teraz bitwa się kończy, no tak jak mówiliśmy wcześniej, jeżeli jakiś gracz dojdzie do 25, to automatycznie bitwa się kończy, nie? Jeżeli byłoby 2, no to po prostu mają remis. Mhm. Więc tutaj mamy koniec. Wszystkie żetony oczywiście spadają na discard, a te 2 moje się zamieniają w 1. No i fajnie, bo to było w sumie najbardziej mi zależało na tej lokacji. Dlaczego? Dlatego, że tam jest najwięcej punktów za zwycięstwo, bo 12. Mhm. Czyli mam 43. Mhm. Dodatkowo jest tam mój Walrus. On mi daje 3 punkty zwycięstwa, jeżeli wygram w jego regionie. A zamek mogę położyć gdzie chcę. No bo ja mogę teraz postawić zamek w dowolnym miejscu, nie? No tak. Czy jak zdecyduję się tu, to po prostu go stawiam. Dobra, to wybieram tu rzeczywiście, bo nawet jak tu wygram, to i tak tam wrzucę zamek. Musimy się liczyć, a tu mam więcej punktów. Cele. Ja nie mam celów. Ja nie zagram żadnych celów, też tutaj nie mam. I to schodzą zdolności frakcji albo Wonderlandia Nianinów. Mhm. No to moi już właśnie weszli, nie? Zdolność mojego artefaktu działa w taki sposób, że na koniec bitwy, jeśli mam aktywny żeton właśnie tego artefaktu, mogę stracić jedną jednostkę w dowolnym regionie i umieścić tam swoją alicję. No i tak zrobię, czyli w tym miejscu tracę jednostkę i przerzucam tutaj alicję. Albo my się jeszcze to będziemy bili, nie? Też. Ja też zrobiłem mały błąd, ale to już trudno, ponieważ mogłem, jak zabijałem supportera, mogłem zabić sobie tego gościa i go bym przeniósł tutaj, nie? Ja się bym nie stracił. No ale to trudno, gatestwo. Forge'a jakieś masz? Forge'ów nie mam. Ja też nie mam. Żetony spadają.
I teraz się bijemy tutaj. Czyli tak, ty masz siły tutaj 6, plus zamek to jest 8. No widzisz, zostawiłem tu zamek, to miałem 2 siły. No dobra, trudno. Ja mam siły z 0, bo oni obaj dają mi 0. Że 2 żetony wyleciono. Jest... Tak, ciągniemy z tego, z gąsienicy, tak? Ciągniemy teraz 2 żetony, ja wybieram które, a ten sumuje mi siłę 2 aktywnych żetonów, nie? Mhm. Także początek jest po mojemu będzie. Mhm. No to jest zwykły, poizona se wrzuca. Poizon schodzi. Ja wybieram między trójką a piątką. Wybiorę sobie, mam sobie nawet trójeczkę. Dlaczego? Dlatego, że ten żeton w momencie, kiedy jestem z tyłu traku, daje mi plus 2 siły, czyli mam od razu 5. No i teraz jak ona wyciągnie jedynkę, dostanie poizona. Jest szósteczka. Ja znowu wyciągnąłem zęby. Czyli tak, ty masz 6, ja znowu jestem z tyłu traku, więc on mi daje znowu 5. I z królika jeszcze raz sumuję te żetony, czyli jeszcze plus 6. To grubo poszedł. Jeden gość ginie. Ja mam plus 6 znowu. Czyli to jest 4, 5, 6. No i u mnie koniec znowu. Nie, okej, okay, dobra. Zużyję tę tarczę. Czyli ten żetonik. Wracam do worka, ale gasi i tak kończy, bo ja dojechałem do końca, nie? Znaczy bitwa. Tak. No, no. Dzięki temu dostaniesz drugie miejsce, nie? Czyli tak, ja dostaję 10 punktów. Jakbyś tu mnie tam dał. Tutaj 50, mam taki plus 50. Muszę tam położyć. Ty dostaniesz za drugie miejsce 5. Tak. I ja mogę tam położyć zamek. Już teraz położyć. Jakieś cele masz? No mam, ale nie udało się zagrać go. Ja nie mam celów, więc u mnie to nie działa. Musiałem mieć przynajmniej 2 żetony. Oczywiście w 4 dociągach dociągnę tylko 1. No, dobra. Te spadają. Od tych się robią jedynki. Mam słabe żetony już teraz, nie? No, jest gdzie tam dużo, więc spokojnie ogarnę. I ja tu mam siły 1 startowo. Nie, przepraszam, 3, bo jeden za Tweedledee i 2 za zamek. Ty masz 0, nie? Mhm. No ja już mam bardzo mało żetonów w woleczku. Czy to może być szybki koniec. Mhm. Mam 1. I ja mam zegarek, który... No to jest ostatnia walka, więc wiadomo. Usuwam go, z jego umiejętności jeszcze przypominam, czy to jest monokl. Czyli wybieram dowolny z tych żetonów, które mi tam zostały. Oczywiście będzie to piąteczka. Czyli dla mnie 6, nie? 2, 4, 6. Ja mam artefakt. Trójeczka. 2, 3. Mi jeden ginie. Okej, okay, i mój artefakt pozwala mi odświeżyć tarczę. Mhm. To jest ostatnia walka, nie? Mhm. Ja mam zęba. Mam 1. 3. Mogę jakiś żeton przywrócić. 6 rzucę. Mhm. Teraz jak wyciągniesz jedynkę, dostajesz poziom, no? Ja tylko powiem, że mam 1, 2, 3, 4 żetony w worku. O, 3. Mam znowu 1. Czyli dostajesz poziom. Ja mam znowu 3. Jeden żeton mogę przywrócić, znowu 6 rzucę. Kurde, mam 3 żetony. Widzicie, że dociągnę te 6. Z czego 2 są trucizną, znaczy szaleństwem. No to też radę. No wyciągnę 2. Szkoda, no. Bo jak wyciągnę 1, to jeszcze byłoby szansa. 3. Czyli 2 mi ginie. No i teraz 50-50. Albo wykrzaczę się stąd, albo gramy dalej. 2. No ja się poddałem. Nawet drugie miejsce daje mi 5 punktów, a jeszcze będę mógł sobie zrobić 2 forge. Przy czym no, maksymalnie. Ja muszę jeszcze przygonić. Znaczy no, na drugie miejsce mam pewne, nie? Jakby o to chodzi. Okej, okay, jeszcze 3. No to mamy remis. I różyczka mi daje... Punkt. 1 na koniec bitwy. Tak. Ale ewentualnie 2, jeżeli ją sforgujesz. To jest sobie dobry moment, żeby to skończyć, nie? Chociaż ile dostaję punktów za to? Albo punkty, jeżeli jest remis na pierwszym miejscu, to gracze wybierają albo dostają punkty, albo kładą zamek. A, to więc wiadomo, że tutaj... Ja w zamku nie zostawię. Nie, dobra, ciągle dalej. Jest tam jeden taki żeton. No, mam tarczę, więc jest ok. Jeden mi ginie. Co, myślisz, że się uda? Myślę, że nie. O, 3. I to jeszcze no, dodatkowy punkt. No to się opłacało. 3. No Fordzo nie masz. No nie masz Fordzo. No, no to samo wyszło. Nie potrzebuję. No dobra. Czyli Gandalf wygrał. Dostajesz 10 punktów plus... Tu jesteś, nie? 43.
plus możesz tam położyć zamek, prawda, leżący nic nie daje, no ale trzeba to zrobić. Ja mam drugie miejsce, więc zostaje połowę tych punktów, czyli 5. 11. Tak, dodatkowo teraz żetony, nie wchodzą, umiejętności z żetonów. Tak, u mnie żeton wszedł, weszły te dwie różyczki, różyczki po prostu dają jeden punkt na koniec bitwy, czyli 2 punkty. Czyli 2 punkty. Ja mogę zrobić 2 forge, tak, bo mam jeden, nie jeden, przepraszam, stąd. No wiadomo, robię sobie tutaj, to był mój ostatni forge, no dzięki temu moje miasto będę punktować 7 punktów, nie? W ogóle pierwszy raz mi się udało wypełnić wszystkie, a na dwóch graczy jest łatwiej ogólnie, nie? No, jest dużo. No ja forge nie mam niestety, więc tu mnie nic się nie zadzieje. Jakiś cel masz? No mam, ale nie mogę zagrać. No okej, okay. No to koniec. Ostatnia bitwa się skończyła, więc przechodzimy do podsumowania. Tam Carpenter spadł jeszcze. Przechodzimy do punktacji na koniec gry, nie? Dobrze, czyli to finalna punktacja, tu są tylko 3 kroki tak naprawdę, czyli liczymy punkty z zamków, które mamy postawione w wariancie dla 2 graczy. Ja mam postawione 2 zamki, czyli raz i 2, bo ten leży, więc on punktów mi nie daje na koniec gry. I każdy zamek u mnie jest warty 7 punktów, tak? Bo odblokowałem sobie je na maksa, czyli 14. 1, 2, 3, 4, 10, 25. Ty masz zamek stojący 1, 2 też. Też mam 2, tylko moje zamki warte są 4 3 punkty. A 3, bo nie masz w ogóle dwóch. Standardowo są warte 3, jeśli tak, bym tak. Lepszy, to miałbym 4, no ale nie udało się. 6, nie u ciebie. Tak, 51. Następnie sprawdzamy nasze cele, czyli questy. No i tutaj, tak jak mówiłem na początku gry, jeżeli są zagrane, to znaczy, że ten górny spełniliśmy, tak? Natomiast ten dolny, jeżeli spełniliśmy, to dodatkowo za górny się dostaje zawsze 3 punkty. Jeżeli spełniliśmy dolny, to też 3, a jeżeli spełniliśmy oba, to jeszcze 3, czyli każdy cel może maksymalnie 9 punktów zapunktować. No ja mam tak, 3 zagrane, więc to mam 9 punktów na pewno z górnych tych, czyli to jest 34. No i z dolnych udało mi się zrobić tylko ten, tak? Czyli 3 sąsiadujące miasta ze sobą. Raz, dwa, trzy. No leżące uznajemy, że się liczy, tak? Bo to jest jednak miasto, mimo że nie punktuje. Zamek. Zamek, przepraszam, no. Więc tej karty mam jeszcze 3 plus 3 za oba cele, czyli jeszcze 9, jeszcze 6 z tej karty. Czyli to jest 40. Tutaj musiałbym ulepszyć wszystkie 4 umiejętności, udało mi się tylko 3. A tutaj musiałbym mieć 7 żetonów róż i lub tych żołnierzy. No nie mam żadnego. Ja szedłem tylko w moje kreatury, więc tych celów mi się nie udało zrobić. No ja miałem takie karty, że z bitwy, czyli zakończyć 2 lub 6 właśnie w tej ostatniej bitwie. Nie opłacało mi się, bo miałem większe punkty za zrobienie tego. Albo zakończyć w tamtym miejscu bitwę z żetonem ostatnim o wartości 1. Tak patrząc na rozkład, jaki mam, też nie byłem w stanie tego zrobić, nie? Więc spoko. No i tutaj w ten Targe Woods miałem mieć minimum 2 żetony, znaczy mieć 2 żetony i oczywiście dociągnąłem tylko jeden, pozostałe 3 dociągi to były zabijanie moich postaci, więc generalnie totalnie mi cele nie weszły. W poprzednich rundach tam również ginąłem, więc no, nie byłem w stanie w ogóle zrobić tych celi. No ale za to mam 2 doły zrobione, czyli muszę mieć Forge'a 3 razy tym samym alajem, dlatego tutaj tą 6 dołożyłem wieży, bo mam 3 wieże. Tak, ważne, że alaj to są też, te żetony. To są alaje, dokładnie. Tak, czyli te 3 punkty za tą kartę. Ty jesteś, to musisz sam sterować. Wszedł mi cel, który był przeciwieństwem tamtego, czyli muszę mieć 3 różne sforżowane, więc niestety się nie udało. A też alaje? Też alaje. Okay. I miałem cel, że muszę zebrać set wszystkich rodzajów chipów, tak? Czyli każdy z tych 5 postaci plus forże. Takie mam, bo na koniec rundy jeszcze zbierałem te żetoniki z worka, więc wysypując wszystkie, praktycznie mam ich same pojedyncze. Pełen zestaw, nie? Także jeszcze 3 dodatkowe punkciki. Tak. No i ostatni punkt finalnej punktacji to jest minus 1 punkt za każdy żeton shardu, który nam został. Żeton, to są znaczniki. Ja mam 7, czyli tracę 7 punktów. No i tyle. Gratulacje, ledwo, ale wygrałeś. Stabilnie. Przechodzimy do podsumowania. Tak jest. Także jesteśmy po grze. Jak widzicie, troszkę to trwało, mimo że ta gra jest taka w miarę... Nie powiem, że prosta, nie? Bo ona nie jest prosta. Ona jest taka średniej ciężkości, nie? Bym powiedział. Tutaj jakby sam backbuilding i tak dalej, to się tak może kojarzyć, że to troszeczkę jest taka rodzinna gra, takiego właśnie szarlatani. Ale jednak jest tutaj trochę zabawy. No i nie jest też ona aż tak krótka, jakby się można było spodziewać, nie? Tak patrzysz, 25 minut na gracza, no to nie. No nie. Trwało dużo dłużej. Jeśli chodzi o jakby takie wrażenia z gry i ogólnie taką mechanikę tej gry i wszystko, zasady i tak dalej,
No, graliśmy pierwszy raz na dwie osoby, tak? I to nie jest gra na dwie osoby, zdecydowanie. Mhm. Aczkolwiek no, działa, tak? No bo jakby graliśmy i nie było jakichś tam problemów wielkich. Jest dużo modyfikacji. Tak, tak. Modyfikacje to podsumujmy, jakie były, żeby też ewentualnie jakby ktoś chciał myśleć nad tą grą, czy na dwie osoby, czy na więcej, no to dopowiedzmy, tak? Czyli mamy tego neutralnego, powiedzmy, fikcyjnego gracza, który po prostu przeszkadza. Mhm. On ma tak naprawdę znaczenie prawie żadne. Marginalne. Ważne to, że nie wygramy walki z automatu. Musimy przynajmniej tam kilka żetonów wyciągnąć, żeby go przebić, nie? No więc nie jest to jakiś tam większy problem. Chyba, że macie mega pechowy pech, jakie miałem dzisiaj, to było straszne. Druga rzecz. Dociągamy 5 kart, wybieramy sobie zawsze. I to jest dużo, więc to jest duża różnica. Dużo zmienia, no. Bo to było widać tutaj, no Bartek cały trakt wypełnił, chociaż też troszkę w to szedł. Ja szedłem Forge'a, to raz, ale dwa, że bardzo łatwo wystawiało się tych naszych mipli. Tak. Bo jedna karta więcej to jest dużo, nie? No, ja na przykład raz miałem tak, że już nie miałem co wystawiać i to się jeszcze też nigdy mi nie zdarzyło. Więc rzeczywiście ta piąta karta daje dużo więcej tak jakby rozwoju, tak, możliwości. I trzecia rzecz to są leżące zamki, czyli zamki jakby musimy najpierw na połówkę go nastawić, a potem dopiero na pełny, czyli dwie walki pod rząd wygrać. Znaczy to niekoniecznie pod rząd, dwie walki w ciągu 3 rund, to nie jest łatwe już. No i wygrałem ostatnią walkę i mam zamek, który leży. Jakby nic nie daje, tak samo Bartek, nie? Więc jakby... Tak, no że on minął tam jakieś małe punkty, nie? No. Przy czym no, zamki tutaj dużo bardziej punktują, nie? Bo też trzeba zwrócić uwagę, że na dwie osoby ta planszetka graczy jest jakby z drugiej strony, nie? I mamy właśnie, niektórzy gracze, tak jak Gandalf, miał inne umiejętności tą Alicją, bo normalnie bazowo ona chodzi w tej weftę. No i ten Forge tak się zmienia, nie? Że normalnie te zamki dają mniej punktów i może jakieś tam inne rzeczy też, nie? Tak, to są takie trzy rzeczy, które się tu zmieniają i one zmieniają dużo. Poza no, tym jednym. Tak, jeszcze jeden żeton Forge'a mamy ekstra w worku startowo, bo zaczynamy normalnie z jednym, a na dwóch graczy zaczynamy z dwoma. To też jakby dla mnie, ja sobie myślałem, dobra, no to idę w te Forge, nie? I rzeczywiście jakby szedłem w to dzisiaj, nie? No to się ładnie nakręciło. No rzeczywiście. Także troszeczkę się ta gra zmienia, tam dwie postaci nie wchodzą, ale to takie już takie rzeczy mało istotne, nie? Więc rzeczywiście czuć, że na dwóch graczy gra się zupełnie inaczej niż normalnie na tych 3-5, nie? Znaczy no to jest, ta gra generalnie to jest mechanika, powiedzmy, area control, przy czym jakby tu nie ma tej area kontroli, to znaczy im więcej graczy, tym lepiej się w tą grę gra, ponieważ tutaj generalnie wszystko się opiera na tych walkach. I tutaj nie zabrakło jednej mechaniki, która jest bardzo fajna w grze wieloosobowej, że mamy licytację, który z graczy wygra. I to jest takie fajne, bo wtedy patrzymy, okej, to ma dużo siły, patrzymy, kto jakie żetoniki ma już wykorzystane, kto jeszcze jakie ewentualnie może mieć w worku i zaczynamy zastanawiać się, co zrobić, bo jeśli obstawimy dobrze, to dostajemy jeden żetonik dowolny z tych, które tutaj są, ale ten mały, ten weaker, tak zwany mniej słabszy, bądź jeśli przegramy, to dostajemy żeton szarda, więc troszkę ryzykujemy, nie? Ale możemy też dostać nagrodę. Nie biorąc udziału w walce, co jest bardzo właśnie taką fajną mechaniką, która... Też nie wyłącza innych graczy z tej walki, że jakby, no dobra, oni walczą, to mnie to nie obchodzi, ja tam nie wiem, czy nie, tam no, masz telefon. Kibiców, nie? Tam. Dlatego mówię właśnie, to zaangażuje innych graczy w tą walkę, że jednak patrzą i liczą, ja ci kibicuję, więc liczę, patrzę, co ty tam wyciągasz, nie? A to zawsze jest na plus. No, ale ja pamiętam w gry zawsze, nie, wiesz, postaw na mnie, ja, sztama. Także są takie fajne, fajne gadki potem nad stołem, nie? Ale no to jest właśnie fajna mechanika, która dodaje fajnego kolorytu jeszcze grze i fajnej takiej interakcji między graczami wspólnie nad stołem, bo staramy ze sobą się gadać, żeby ktoś tam kibicował, nie? Bardzo fajna mechanika. Szkoda właśnie, że nie ma tu w dwóch graczach, ale no wiadomo do czego nie ma, no bo to ciężko obstawiać. Tak. To jeszcze jedna rzecz, o której zapomnieliśmy, na wariant na dwóch graczy, jedna lokacja jest wyłączona całkiem, losowo. Tak, my mieliśmy tego Wizenda. I oczywiście wszystkie cele do Wizenda, ponieważ cele są zawsze do lokacji przypisane, też jakby są wyrzucone z gry, nie? Także mniej, no tutaj mniej lokacji walczymy. Z 5 zmian wychodzi, tak? Tak. No mówię, on jest bardzo różny, nie? On jest bardzo różny ten cel. Z minusów gry dwuosobowej, takich co ja wyczułem, to na przykład właśnie, i moim zdaniem, oprócz tego, że miałeś pecha, nie? Bo to, nie oszukujmy, Gandalf miał mega dzisiaj pecha, ja miałem szczęście, więc jakby tutaj głównie tym wygrałem, no ale to jest gra oparta na losowości, do czego dojdziemy, to na dwóch graczy mocno karany jest gracz z tymi właśnie, jak im ma więcej tych szardów. Jeżeli pilnuje się szardów, no to tak jak ty dzisiaj, wziąłeś 3 żetony więcej niż ja, nie? A to jest dużo, jeszcze ci dowalałem te trucizny, natomiast na więcej graczy nie jesteśmy w stanie tego aż tak bardzo kontrolować i raczej, no, rzadko się zdarzy, że jeden gracz zawsze weźmie te 3 razy, nie? Nie zdarza się, z uwagi na to, no, że się zrzuca. Właśnie o to chodzi, że gracz, który wziął na więcej, powiedzmy ja wziąłem 5, Bartek wziął 4, ktoś inny wziął, nie wiem, też 4,
to ja zrzucałem swoje 3, mam już mniej niż pozostali gracze, więc jest szansa, że ci gracze będą tymi, którzy w kolejnej rundzie zbiorą więcej shardów. Tak, a tutaj niestety, no tak jakby ja troszeczkę też pod to, powiedzmy, mniej więcej shardem, ale też nie do końca, no też rzut kostką, ale jakby no dużo większa szansa była, prościej mi było jakby ciebie zrobić, żebyś ty miał więcej tych shardów, nie? No ale też ty rzucałeś tam jedynki na początku gry, cały czas, więc ja rzucałem trójki czy tam dwójki i to powodowało, że ja już no, na dzień dobry byłem na przegranej pozycji, nie? I nie byłem w stanie się z tego wydobyć, bo nawet jak straciłem połowę, to i tak Bartek miał ich bardzo mało, spokojnie mógł sobie z tym pobawić się, nie? Tak, tak. Dlaczego właśnie na dwóch graczy tutaj właśnie no, ten gracz drugi bardziej cierpi na tym, że zyskuje te, nie? Że dostaje te żetony. Plus ja ci jeszcze trucizny dawałem też w ogóle, nie? No, no ale trucizna mi jedna wyszła przez całą grę, więc jakby nie było to aż dla mnie tak uciążliwe, bo miałem mnóstwo innych żetoników, które mi coś lubiły. Tak swoją drogą jeszcze jakby tutaj zostając przy tym, to jest fajna postać, taki ten kot właśnie tutaj na okładce, który ma taką umiejętność, że jak rzuca tą kością, to jest pasywna jego umiejętność, to jak rzuci więcej niż jeden kryształ, to bierze jeden z tych oddaje innemu graczowi, a resztę bierze do siebie. Tak. I zazwyczaj jak my graliśmy i ten kod był w grze, zawsze ten kryształ dodatkowy dostał gracz, który miał ich najwięcej, żeby miał ich jeszcze więcej, żeby było 100%, że on weźmie na ten pewniaka. Ten, bo tu nie ma sensu dać, dobra, ty masz 8, ty masz 3, to tam tobie, bo wtedy ja ryzykuję, że ja dostanę ten. No, zgadza się. Więc to też fajnie mechanicznie to działa. Jak jesteśmy przy postaciach, jest w grze jest 5 postaci. Tak. Mamy właśnie Jabberwocka, mamy Alicję, mamy kota, mamy kapelusznika i królową Kier. I królową Kier. Jest 5 postaci. Każda postać ma inne zdolności. Czyli ma tą jedną pasywną zdolność główną, którą ma, każdy ma inną. I te 4 też są inne. Każda jest dosyć specyficzna dla danej postaci. Tak, tak. Tutaj widzieliście, Bartek te poizony ciągle wrzucał. Ja mogłem bardzo mocno zwiększać swoją siłę i Alicją przeskakiwać między lokacjami i mocniej walczyć. Jest postać dama Kier, która potrafi dokładając followersów czy tam supporterów na lokację, może rozdzielać ich. Czyli ona tak naprawdę ma pełną swobodę, gdzie ich położy, więc to jest dosyć też fajna, mocna rzecz. Ona też potrafi ze swoich tych artefaktów zabierać punkty innym graczom. No to jest straszne. To było wkurzające. Znaczy ja tym grałem i już się wszyscy wkurzali. I to też naprawdę jest bardzo, bardzo mocna zdolność. Tak, bo to jest takie, że jak coś tam wyciągniesz, nie, to wtedy zabierasz graczowi, który ma najwięcej, ty dostajesz. Ja tam będę chyba z 8 punktów na tym straciłem. No, także to jest mocne. Mhm. Kapelusznik ma jakąś tutaj, robi jakąś manianę po prostu na tym. U niego działa to w ten sposób, że on może uzupełnić tor kart, te puste, i nie ruszając się wziąć jedną kartę, czyli po prostu jakby no nie rusza się, czy to jest plusem, bo nie robi tego kółka. Nie robi nic, nie zbiera szardów. Tak, i automatycznie dokłada, więc ten, nie? Plusem z tych umiejętności jego, my nie gramy kapelusznikiem, bo jakby tutaj właściciel gry, czyli Szymon, którego pozdrawiamy, dzięki niemu gramy, to on właśnie gdzieś tam wyczytał, że kapelusznik jest mocno OP. To dodajmy od razu, jesteśmy przy balansie, tak? Tak. To powiedzmy, jest kampania na Kickstarterze aktualnie, która będzie trwała to mniej więcej do 28, jeśli dobrze policzyliśmy, 28 października, więc jeszcze czas jest, żeby wesprzeć. Ale zostały wydane raty do 2 postaci. Między innymi właśnie do kapelusznika, który okazał się zbyt mocny i został lekko zredukowany, ale też do Jabberwocka, którym grał się Bartek. Który bo się jest zbyt słaby i zobacz, jaka miasta. Bo jest zbyt słaby, są ulepszone jego zdolności. Mhm. Tak? Więc jakby sami autorzy zauważyli, że jest jakiś problem z balansem, więc te 2 postacie kapelusznika i Jabberwocka zostały zmodyfikowane, więc jakby to jest to. W każdym razie właśnie kawalcika znamy najmniej, bo tylko raz w sumie jedna osoba nim grała i w zasadzie nie wiemy za bardzo jak on działa, nie? No nie chcieliśmy nim grać, a że graliśmy grę 5-osobową, więc musiał wejść do gry, tak. Nie? Ale to jest troszeczkę, muszę powiedzieć, minus tej gry. Może nieduży, ale ja zawsze lubię jakby jest trochę większą różnorodność, że jak gramy na 5 graczy, to wszystkie postaci wchodzą. Fajnie było, jak byłoby na przykład 7 i wie, zawsze jest jakiś tam wybór, nie? Niestety kampania też nie daje nowych, ponieważ ona bardziej ulepsza wizualnie tą grę niż tak. Jak to się mówi, nie zasobowo, no, komponenty, komponentowo, tylko po prostu... Komponenty są takie, że macie figurki wszystkich tych naszych postaci, wszystkich tych Wonderlandianinów, może jakie to jest słowo, zawsze mam z nim problem. Mamy unikatowe zamki, każdy gracz ma swój własny rodzaj, model, który jest narysowany, tak samo postacie, tych followersów też każdy ma własny wzór, więc niebelki, no jest tego dużo takich fajnych. Chipy lepszy. Przede wszystkim są pokerowe chipy zamiast tych, że dodatkowo płatne, tak, chore pieniądze. To jest fajne, nie? Ale można sobie mocno ulepszyć tą grę, aczkolwiek ta wersja deluxe nie jest wymagana w tej grze. Tak, jeżeli ktoś lubi malować figurki, bo są ładne naprawdę, widzieliśmy i są bardzo ładne, to jak najbardziej, aczkolwiek podobno też one nie pomagają w czytelności na mapie, nie? Bo też w sumie te figurki są, nie? No też takie słyszałem głosy, ale nie graliśmy, nie widzieliśmy tyle, co widzieliśmy na kampanii, nie? Że jest. Tak jest.
Wracając do postaci jeszcze, tak? Z postaci mamy jeszcze, mówiliśmy... Chyba wszystkie. Te dwie i plus trzy, które mówiliśmy, czyli tak. No kot, który tam operuje właśnie na tych szardach trochę, nie? Że on nimi rzuca. Dodatkowo jak się wyciągnie ten jego artefakt, to on dorzuca kości, dodaje tyle siły, ile się rzuci, więc ma takie jakby operuje na tych szardach bardziej, nie? No, no. Także tak jak widzicie, każda z postaci ma swoją unikatową styl troszkę grania i na nim się troszkę opiera, więc no, to jest to bardzo fajnie pomyślane. I widać tą tutaj różnorodność w czasie gry. Jeśli chodzi o postacie, tak, są bardzo asymetryczne i fajnie jest to zrobione. Zostając przy zasadach, nie? Tak jak tak właśnie zaczynamy od tego, nie? Fajnie się tą grę tłumaczy, szybko, jest w miarę czytelna, nawet bym powiedział, że bardzo czytelna. Tak. Także proste ma te zasady, czytelne wszystko, nie? Gramy płynnie, no graliśmy dzisiaj dość długo, ale jakby nie czuję się tego czasu i nawet jak gramy na więcej graczy, to też się tego czasu nie czuję. Mhm. Więc zasady są przystępne. Moim zdaniem rodzinnie, jeżeli byłby język polski, nie? Jeżeli ktoś nie ogarnia angielskiego, to można by spróbować chyba, nie? Znaczy, jeśli jesteś bardziej doświadczony w grach. Jeśli ktoś gra w Szarlatanów z Pasi Kurowic, a jedno ja dużo grałem z rodziną, to jestem pewien, że spokojnie rodzina by ogarnęła to. Ponieważ jest tu bardzo dużo podobnych mechanizmów, które już znacie z tej gry. Mhm. Czyli mamy wyłożonych ileś tam kart, które mówią, jakie są żetoniki, co one robią. Dokładnie macie to w Szarlatanach, macie też wyłożone to. I gra polega na wyciąganiu z worka żetoników i dodawaniu siły, ewentualnie modyfikowanej przez specjalne zdolności. Tak. Dokładnie to samo robiliśmy tutaj. Przy czym tu mamy wspólny jakiś tam jeden tor, a tam każdy ma własny kociołek, w którym coś robi. Mhm. Nie? Więc mechanicznie jest dokładnie to samo. Jakby tutaj nie ma bólu. Przy czym tu jest dodatkowy ten aspekt wybierania tych kart. I to głównie na tym się gra opiera, na wybraniu odpowiednich, dobrych kart. Czy to tych postaci specjalnych, czy właśnie dużo żetoników, żeby mieć. Ja już szedłem pod koniec w jak najwięcej żetonów. Bo, miałem, miałeś dużo tych, bo miałem tych złych dużo, więc starałem się zniwelować ten rozkład troszkę sił, żeby miał jak najwięcej żetonów, żebym ciągnął te lepsze żetony, nie? Mhm. Tak. Mechanicznie rzeczywiście jest podobne, aczkolwiek muszę powiedzieć, że tutaj głębia i taka trudność strategiczna, bo zasady są podobne, ale trudność strategiczna na pewno jest po stronie Alicji. Ponieważ tutaj jakby mamy, nie mamy tej jednej walki, gdzie tam jakby ścigaliśmy się raz, a tutaj mamy jakby rozkład sił troszeczkę, musimy czasami sobie tu odpuścić, żeby tam dowalić, nie? Bo też te żetony tam madnessu jak nam wejdą, to możemy, dobra, to ja już zostawię je tutaj, niech będą i następną walkę będę miał łatwiejszą, nie? I to jest fajne właśnie kombinowanie w tym. Znaczy ona zdecydowanie jest trudniejsza niż Szarlatani, tak, bo oprócz rozgrywania pokoju i walk jeszcze musimy ulepszać swoją postać, tak? I mamy jakieś dodatkowe zdolności, których tam nie ma, no chyba, że tam gramy z tymi szepychami, ale to mamy trzy w sumie na całą grę. Ale ona jest trudniejsza strategicznie, natomiast Szarlatani są taką już podstawą, że jak już to ktoś zna, to w to wejdzie bez żadnego problemu, nie? Tak. Bo to jest proste. I no wiadomo, że nam się gra podoba, bo już jakby nawet ty miałeś w topce u Piotrka, nie? W granie w chmurach. Tak jest. Ale też trzeba powiedzieć, że ona jakby według mnie, może ty masz inne znaczenie, jakby nie wyklucza szarlatanów. To nie jest, wiesz, Szarlatani z Paki Kurowic Killer, jak to się lubi mówić o Splendorze. Są to podobne gry, ale na tyle różne, że i w to i w tamto chętnie zagram, nie? Mhm. Także już skończmy te porównania, lećmy dalej. Lećmy dalej. Tak, zasady mamy z grubsza omówione. Tak. Co? Losowość. Taka najciekawsza rzecz. Ta gra jest mega irytująca w pewnych momentach. Mi się podoba. Dzisiaj po prostu za kamerą to myślałem, że po prostu przewrócę stół do góry nogami, bo momenty, kiedy miałem mnóstwo żetonów w worku, dociągałem tylko te beznadziejne i po prostu ginąłem, gdzie spokojnie mogłem to wygrać. Patrzę na rzuty Bartka, ciągle jeden szart i po prostu a ja trzy i mówię, no nie wierzę. I było dużo takich momentów, gdzie po prostu miałem praktycznie pewną wagę, pewną, to się mówi o pewności, bo wszystko jest osobowe, ale miałem mega dużo prawdopodobieństwo, że coś tam uda mi się zrobić i po prostu zwykły, kiepski dociąg czy jakaś inna sytuacja, czy rzut kostką powodował, że mi się wszystko wysypowało, nie? Więc... No, tu jest losowość, trzeba na nią być przygotowanym, zdecydowanie, bo no, ta kostka to jest jedno, nie? Ale głównie wyciąganie żetonu z worka, tak? No i... To jest jakby clue tej gry, tak? Losowość, czyli push your luck, ryzykujemy swoim szczęściem i tam nazbieramy, przy czym no jak wyciągniesz dwa razy pod rząd dwójkę, tam podwójną madness, no to już jakby nie masz co robić, nie? Niweluje się ją trochę, typu jakby głównie jeżeli zależy nam na jakimś regionie i chcemy tam wygrać walkę albo zrobić jakiś cel, no to walimy tam dużo supporterów, żeby te żetony madnessu nam nie szkodziły, ale no nie jesteśmy w stanie tego zrobić aż na tyle, żeby jakby mieć wszystko zapewnione, więc jest jakaś tam niwelacja, ale malutka.
Rzut kostką też możemy zniwelować tym, że zbieramy karty, które usuwają szardy. Ja troszeczkę dzisiaj to robiłem, aczkolwiek no miałem szczęście, że rzeczywiście już rzucałem tylko te jedynki, nie? Więc jakby jest ta niwelacja losowości bardzo mała, ale ograniczona i tak naprawdę musimy się nastawić, że tutaj będzie losowość grała główną rolę, nie? To no, jeżeli nastawicie się na to, no to spoko, nie? Tak. Pewna losowość jest jeszcze na wyłożonych kartach. Gracz, który zaczyna, może mieć blisko jakąś fajną kartę i po prostu szybko ją weźmie, a inny gracz będzie musiał albo cały stół przelecieć, albo będzie musiał nawrócić jeszcze raz, żeby jakieś fajniejsze karty zebrać, nie? Tak, czasami były takie sytuacje, że rzeczywiście te karty, które leżały, akurat były na ten moment słabe i no tak nie wiadomo było trochę, czy wziąć słabszą kartę i zobaczyć, co się wydarzy, czy po prostu zrobić kółko, uzupełnić i liczyć na to, że coś się dopiero fajnego, nie? No. Także to też gdzieś tam pewna losowość jest. Ale poza tym, no to tylko tyle jest, nie? No bo to jest, mamy jeszcze losowość w dociągu questów, nie? No to tu może się trafić wam quest, którego nie jesteście w stanie zrobić, bo wszedł późno w czasie gry, już nie było czasu, żeby go zrealizować. No to jest jakby taka rzecz, nie? No i zawsze fajnie, że masz dwie rzeczy, nie? Że jak nie uda ci jedną, to może drugą zrobić, nie? No tak, no ale najlepiej zrobić dwie, bo wtedy dostajesz dodatkowe jeszcze 3 punkty gratisowe. Poza punktami za górę i dół. Natomiast no... questy jakby mają górę i dół. Góra to jest bitwa, no i to też kwestia, jak wam pójdzie bitwa, czy uda się wam zrealizować cel, czy nie. Ja próbowałem 3 podejścia, żeby wygrać, znaczy skończyć bitwę w tym Middle of coś tam Forest, Living Flowers, żeby tam mieć dokładnie 2 żetoniki. Albo żeby był ostatni jeden. I nie dałem rady, bo się ciągle wysypywałem, albo nie dociągałem tego, że to trzeba. No i po prostu nie byłem w stanie w ogóle zrealizować żadnego questu. No, te górne są trudniejsze właśnie, bo one są losowe. Często każą na przykład skończyć walkę na przykład na Forge'u, albo na konkretnym, tak jak wiem, że na 10. Nie? To czasami jest trudne, bo nie masz na to wpływu. Jesteś na 8 i dociągniesz 3, no to już nic, nie jesteś w stanie zrobić mniej, nie? To jest tylko czysta losowość, nie masz na to wpływu, liczysz, że ci wejdzie akurat w tym momencie i skończysz, nie? A dlatego czasami jak już jestem na Deforge'u, to warto tą walkę już skończyć i trudno. Dostałem 3 punkty, tutaj powiedzmy, no nie wygram, ale dobra, trudno. Więc jakby te górne są rzeczywiście trudniejsze, bardziej losowe, natomiast do dolnych się możemy przygotować zawsze, bo tam jest uzbieranie konkretnej ilości żetonów często, właśnie posiadanie jakichś tam zamków, rozbudowanie swojej postaci odpowiednio i tak dalej, nie? O ile masz na początku gry, to jesteś w stanie się przygotować do tego, żeby go zrealizować. No ale zawsze jeden mały, nie? No tak. No a pod koniec gry już jest ciężko, żeby coś pociągnąć. Tak, więc podsumowując, losowość jest, będzie i nic się z tym nie zrobi. Tak, zwłaszcza, że mi doszły cele, że jeden był przeciwny drugiemu, nie? No. Okej, lecimy dalej, tu mamy interakcję między graczami, no i tu jest ogromna. To gra stoi interakcją, nie? To jak my się tutaj ciągle znaczy pierwszą interakcję mamy tutaj, w doborze samych kart. No to po prostu jest wyścig i jak jeszcze Jabberwock jest w grze, no to tam blokuje te żetoniki. No ile ktoś nie ma ich w worku. Bo ich nie ma w worku, nie? Więc tu się naprawdę duża rzecz dzieje w tym miejscu. Tak samo wchodzenie na ten środek, czy już dojść i uzupełnić karty. Pytanie, bo gracz ma tutaj puste miejsca i na przykład stoi tutaj, no i teraz czy mu dołożyć, czy nie, bo może poczekam jeszcze i coś innego zrobię. I jest dużo takiego fajnego kombinowania, no i sam etap najpierw dokładania wojsk, w których miejscach chcemy rozegrać walki, no i potem no, cała walka, licytacja, kto wygra, kto przegra. Tak, tutaj jest interakcji mnóstwo. Znaczy, no mówię, tak gra interakcją stoi, tak? No. Jesteśmy, nie gramy każdy sobie, gramy przeciwko sobie i to jest bardzo fajne, tutaj fajnie działa. Są takie negatywne interakcje właśnie, takie jak właśnie podrzucanie tych żetonów poisonu, czy nie wiem, podmienianie jednostek, też jedna tam frakcja właśnie poczerwona ma, nie? Że dokładam jedną, zabieram twoją, nie? Tak, więc tutaj no, dla takich osób, które nie lubią za bardzo negatywne interakcje, no to nie polecamy. A jak ktoś lubi, to jak najbardziej, nie? Tak. No, tak jak mówiliśmy, zabieranie punktów jakiejś postacią, czy te, nie wiem, caterpillar, czy ta gąsienica, która powodowała, że ja musiałem 2 wyciągnąć żetony, 1 wybrać, nie? Tak. Więc ci Wonderlandia, coś tam, potrafią również sporo tutaj namieszać. Tutaj się mogą sporo też namieszać i jest to bardzo dużo, jeśli chodzi o tę grę. Ale jest frajda, nie? Jest zawsze tam, wiadomo, czasami jesteś sfrustrowany, ale mimo wszystko jest fajnie, jak na przykład coś uda ci się dopierdzielić przeciwnikowi, nie? No zdecydowanie. No bo tutaj jest jakby po to wszystko robimy. Tak jest. Jeśli chodzi o regrywalność, no to jest tutaj też duża, duża rzecz, ponieważ ważną... No poza, wiadomo, losowym dociągiem kart, jakimiś tymi standardowymi rzeczami, które wpływają na losowość, to mamy te 5 kart tutaj i to jest ta mechanika, którą też znacie z szarlatanów, jeśli ktoś grał. Czyli mamy zestawy kart, które wchodzą na daną grę. 4 warianty. Są, w tym pudełku są 4 warianty, mamy A, B, C, D i każdy żetonik działa inaczej praktycznie. One się w ogóle tu nie powtarzają.
ale tak fabularnie te róże mniej więcej służą do punktowania, tak. Wieże zawsze są zawsze negatywne. Mają mocne żetoniki 3 i 6, ale no mają jakieś negatywne częściej efekty i tak dalej, nie? Więc jakby co grę wybieracie inny zestaw i zupełnie inaczej wygląda rozgrywka, bo na innych rzeczach się skupiacie i co innego robicie. Tak, tak, no i to jest bardzo spoko. No plus dużo regrywalności właśnie dają te karty tych Wonderlandianinów, ponieważ no jest ich sporo, wychodzi mało, nie? My na przykład, ja dzisiaj mocno to poszedłem, bo tak miałem ochotę, nie? Że sobie będę dawał te postaci. Ale właśnie fajnie one, bo każda z tych kart jest zupełnie inna i daje inne umiejętności, tak? To są te narzędzia, właśnie tytule, które dają nowe żetony, każdy działa inaczej. Mhm. Te postaci, które też mają swoje umiejętności, to jest bardzo fajne. I mówię, no za każdym razem jakby wchodzą nowe, na przykład ten Caterpillar, to chyba w ogóle pierwszy raz, jego mieliśmy. Tak, nie, ja tak? Tak. No dobra, to może, nie wiem, ja wtedy nie zwróciłem uwagi. Więc tutaj też jakby jest dużo opcji i fajnie jest zwracać na nich uwagę, bo oni są spoko, nie? Zawsze coś tam dodają fajnego, ciekawego. No poza tym też karty, które jakby tutaj wychodzą, one nie wychodzą zawsze wszystkie. Więc też tak jak mieliśmy ten właśnie problem z tą kartą, która daje artefakt, nie? Ja mówię, kurde, o co chodzi? I się okazało, że no, trochę źle graliśmy, ale karta po prostu po tam iluś rozgrywkach pokazała się pierwszy raz u nas, nie? No jest tego sporo. Znaczy to są duże deki, nie? Mhm. Przy większej liczbie graczy, no one dosyć mocniej chodzą, no bo jakby więcej tak. Kart finalnie weźmiemy. I jest więcej miejsca też, nie? No i też jest więcej miejsca, więc no finalnie każdy weźmie po 4 karty razy 5, 20 kart z deku zejdzie, tak? Ale zawsze zostają tam jakieś chyba 2, 3, chociaż to różnie bywa, w zależności jak będziemy uzupełniać. Ale chyba zawsze i tak zostaną przynajmniej tak, kilka, tak. Nie? Także regrywalność duża, skalowanie, no to tak jak już wcześniej mówiliśmy, im więcej tym lepiej, zdecydowanie, bo to jest gra tego właśnie o walki, o terytoria, więc no tutaj więcej frajdy, tak, bijemy się z innymi graczami, a tutaj na dwóch graczy jest tak trochę dziwnie. No, jedyna no właśnie na dwóch graczy to jest jedyna rzecz, która wpływa na skalowalność, po prostu są inne zasady tak. Gry troszkę. Mhm. Przy czterech, trzech i więcej graczach praktycznie gra się dokładnie tak samo. No i tyle, nie? No, skalowalności tak naprawdę tu nie ma żadnego wpływu, bo wszystko robimy równocześnie. Walki robimy równocześnie, ciągniemy żetoniki równocześnie. Każdy bierze tyle kart, ile trzeba. Tu jakby, no mniejszy będzie troszkę wybór, no bo jak czterech graczy pójdzie i piąty ma coś wybrać, no to ma po prostu mniejszy wybór. To jest jedyny taki mankament tego, czego nie widać przy dwóch graczach, bo mieliśmy dużo większy wybór i też mogliśmy wziąć większy kart. Więc to pewnie w jakiś sposób tam wpływa, ale no naprawdę jest to minimalna rzecz, bo to ma wpływ na każdego praktycznie gracza i każdy będzie musiał więcej obrotów zrobić, żeby przejść przez ten środek, żeby mieć większe wybory, więcej kart wziąć. Więc... Tak, tutaj jest, fajny temat jest taki, że znaczy, może nie mówimy o tematu, chyba jest oczywiste, że jeżeli jest więcej niż dwóch graczy, czy tam nawet czterech, czy pięciu w jednym regionie, to oni oczywiście wszyscy walczą, nie? I każdy równocześnie wyciąga żeton, więc jakby to walczymy równocześnie wszyscy. I są fajne takie momenty, pamiętam, w pierwszej naszej rozgrywce było coś takiego, że walczyło trzech graczy, ja Gandalf i właśnie Szymon. Ja spasowałem sobie gdzieś tam na piątce, ponieważ chciałem zrobić cel i chłopaki tam cisnęli dalej, nie? No tam, się naście w ogóle tak, siły, tak. Nie? No dobra, przegrałem, ale mam cel zrobiony. I się okazało, że w jednym momencie się wywalili, obydwie. Spali do zera i zrobiłem, i ja wygrałem, nie? I to wygrałem w sumie naszą grę, nie? Tak, tak. Więc są tak, takie tak. Śmieszne momenty, które no, czasami warto jakby się nie poddać, nie? No, albo warto się poddać. Bo my cisnęliśmy, kto wygra z nas. I się okazało, że obydwoje się wysypaliśmy i to było no, grube wejście, nie? Tak, ale... No więcej graczy się fajnie właśnie dzieje, dużo takich śmiesznych rzeczy wchodzi, nie? Tak, tak, jest dużo na pewno fajnie. Więc jakby no, zdecydowanie polecamy grać w to więcej osób i to nawet w maksymalnym składzie bardzo dobrze działa, więc tutaj no... No będzie gra oczywiście dłuższa, no, bo będzie więcej graczy, ale zdecydowanie jest dużo frajdy na pięciu, nie? Ale nie aż tak dłuższa, bo jak się robi te równoczesne walki, nie, to w sumie jakby głównie wydłuża się te tea party, nie? No dokładnie, tea party się wydłuża, bo ma więcej kart, nie? I, ale poza tym jest spoko, nie? Dużo fajnie się gra na więcej osób. Tak, jeśli chodzi o ostatni nasz punkt zawsze, który poruszamy, czyli wygląd i klimat, no tutaj ja bardzo lubię klimat Alicji, ten taki troszeczkę zwariowany i tak jak mówiłem na początku, to nie są do końca bajki dla małych dzieci, tylko taki trochę fixum dyrdum. Tylko mnie rodzice straszyli za dziecka. I tutaj ten klimat czuć jak najbardziej, bo właśnie te, że zbierasz te szaleństwo, nie, te postaci, masz takie, które znamy, tam te Humpty Dumpty i tak dalej, nie. Więc jak najbardziej klimat czuć, a wyglądowo, kurde, no jest super, nawet z tej basicowej wersji, nie? Nie, no gra jest, graficznie jest no, z rewelacja, nie? No. No, samo pudełko w ogóle przyciąga wzrok, to jest takie bardzo nietypowe.
to nie wskazuje na grę dla dzieci, a rzeczywiście nie jest to gra dla dzieci, mimo że jest kotek. Nie chciałbym takiego kotka. Tak, także no, mówię, graficznie bardzo ładne są takie klimatyczne zamki, te wszystkie postacie są bardzo ładnie wyrysowane, no, stędy akurat, no bo stędy są, tak, bo jest to wersja retailowa. Ale i tak są bardzo ładne. Ale i tak jest ładne, nie? Zupełnie postraczają. Bardzo fajne żetoniki, wszystko jest mega czytelne w tej grze. To mi się bardzo podoba, bo tak naprawdę jak tłumaczymy tą grę, no to jest chwila, moment i wiadomo, o co chodzi, nie? Wszystko... Podoba mi się bardzo, że karty mają tylko ikonki, nie ma... Pojedyncze mają tekst, ale to najczęściej jest dołożenie żetonika tutaj. Tak, to jest... Większość się tego tekstu pojawia, reszta to po prostu... Wiecie, co trzeba zrobić, bo tego nie trzeba tłumaczyć, nie? Dobierz żetonik, masz pokazany konkretny, który to jest, albo dowolny. Super, nie? To jest świetne, nie? Tak, w ogóle grafik chyba, tak mi się wydaje, bo bardzo są podobne postaci, też szczególnie te ludzkie, właśnie Alicja, do tych takich grafik z Dice Throne, nie? I tak mi się kojarzy, możliwe, że to jest ten sam grafik, no, sprawdzaliśmy. No, oczywiście jest podobieństwo. Ale wydaje mi się, że to jest ten podobny i podobny taki fajny jest właśnie komiksowy styl, jak najbardziej mi się podoba, nie? Tak. I tu jeszcze tylko teraz mi się rzuciło w oczy, są te żetoniki, które się dokłada na konkretne regiony. Je się wykłada losowo, więc będzie tak, że korpus każdy region inaczej się punktuje w każdej grze, więc to też w jakiś tam sposób wpływa na regrywalność. Tak, tak. Także to klimatycznie wyglądało bardzo na plus, tutaj wszystko fajnie siedzi. Można się wkręcić w to szaleństwo świata Alicji, więc naprawdę gra jest mega przyjemna, nie? Tak jeszcze troszeczkę wracając może do tego, bo fajnie jest też powiedzieć mimo tej losowości, jest tutaj kilka takich strategii czy taktyk, w które można pójść, nie? Na przykład mocno iść w Forge, tak jak ja dzisiaj, rozbudowujesz, co ci daje jakiś dużo bonusów. Mocno iść w tych ludzi, albo mocno iść w swoją postać, albo mocno w cele. I mimo tej losowości, że sam musisz się dopasować, to jakby jesteś sobie w stanie ukierunkować, co dzisiaj chcesz iść, nie? Ja pamiętam, że Szymon kiedyś chyba 27 punktów samych celów po prostu zrobił, nie? Nagle wszyscy patrzymy, jak 27 to jest... No. Ja miałem 50 dzisiaj, tak? No a on samych 3 celów zrobił, kurde. Tak. 2/3 tego. Więc ja bardzo lubię, jeżeli gra mi daje możliwość troszeczkę pójścia inną drogą za każdym razem, kiedy gramy i ta naprawdę dodaje. No, czasami trzeba się dopasować, tak? No bo jak nie będę dobierał kart na supporterów, no to no, nie będę ich wykładał, nie? Coraz się tam też zdarzyło, nie? Tak, no ale też zależy od tego, jaki jest zestaw, to może pójść na konkretne żetoniki, które w jakiś sposób tam oddziaływują lepiej lub gorzej, jeśli ma się jednolite na przykład, nie? Zwłaszcza te różyczki mówią o tym, że musisz mieć... No nie, różyczki nie, inne były rzeczy. Też chyba któryś zestaw był, że miały, jak miałeś drugą, to coś tam się działo, nie? No. Znaczy tak, tak jak Bartek mówi, strategicznie to może fajnie sobie to temat przemyśleć, aczkolwiek no zawsze jest ta losowość, która gdzieś tam może powodować, że będziecie mieli bardziej pod górkę niż inni. Ale tak podsumowując już całą grę, to z mojej strony nie lubię losowości, to już pewnie wiecie. Gra mnie momentami irytuje strasznie w trakcie rozgrywki, jak mi po prostu nie wychodzi zły dociąg, po prostu coś tam się mi sypie. Ale kurde, tu jest tyle fajnego kombinowania, czuję satysfakcję samej gry, że ja po prostu bardzo chętnie do tej gry siadam. Mimo tego, że gdzieś tam wiem, że znowu się w pewnym momencie gdzieś tam zirytuje, ale potem w jakiejś tam kolejnej rundzie gdzieś tam uda mi się odbić, zrobię jakąś epicką, jakąś tam akcję, fajną walkę rozegram i z nawiązką odzyskuję to, co gdzieś tam straciłem. Także mega, mega satysfakcjonująca gra. To jest jeden z najlepszych deckbuildingów, jakie do tej pory grałem. Backbuildingów. Tak jak na przykład, nie wiem, Orleans, to w ogóle nam nie podeszło. No. Tak szarlatanie akurat na przykład są bardzo spoko, a to jest podniesienie szarlatanów na dużo wyższy poziom. Tak, nie ma dużo tych gier backbuildingowych, gdzie jakby robimy żetony, tak? Co czasami też z kośćmi. No, Dice Building. Center jest przykładowy, ale to też jest powiedzmy tak. A ten fajnie łączy te właśnie kilka mechanik, tak? Czyli bo mamy tu też swego rodzaju worker placement, gdzie przedstawiamy tego naszego gościa i zbieramy jakieś tam karty, nie, ale głównie właśnie area control, bardziej bitwy i właśnie ten backbuilding jest super. Ja też kiedyś grałem w Altiplano, nawet miałem i podobnie do Orleans, tam taka średnia najeża, aczkolwiek ludzie chwalą, a tutaj jest naprawdę fajnie i rzeczywiście ja też jak najchętniej sobie w tą grę zawsze siądę i spróbuję, nie? Aczkolwiek muszę już trochę skończyć Jabberwockiem, bo ten on zielony, dlatego często nie gram, nie? No właśnie, ciągle Jabberwockiem. Także bardzo, bardzo przyjemny tytuł. Jeśli macie okazję, to spróbujcie sobie gdzie zagrać. Wiem, że ktoś z znajomych ma.
w sklepie raczej będzie ciężko tą grę dostać. Natomiast no, trwa kampania Kickstarterowa, o której mówiliśmy, ona tam do mniej więcej 28 października trwa, czyli jak oglądacie ten film, to pewnie jeszcze gdzieś tydzień co najmniej. I niestety ona jest droga. To jest mankament tej kampanii, że tam jest tylko wersja deluxe, czyli już tylko wersja z figurkami, nie ma wersji retailowej i nie wiadomo, czy będzie dodruk. Tak sami autorzy i wydawcy piszą na swojej stronie. Więc czy ona jest tyle warta z figurkami? No ja bym raczej nie wydał aż tyle, bo to wychodzi tam prawie 700 zł za grę. Ona jest na tyle prosta, nie jest przyjemna, ale nie, trochę za prosta, nie? Tak, natomiast jeśli uda Wam się gdzieś dorwać tą wersję, chociażby retailową, to naprawdę warto, bo ona tutaj z nawiązką oddaje to, co tutaj fajnego się w tej grze dzieje. No i liczymy, że może ktoś w Polsce to wyda, bo kurczę, tytuł jest naprawdę bardzo fajny i taki no, wyjątkowy, nie? No, jest bardzo nietypowy i no i to jest jeden z lepszych deckbuildingów, jakie, no według mnie na razie najlepszy, jaki ja grałem, może są lepsze, które wy też widzieliście, to dajcie mało znać. Jest, nie ogólnie, mało się... Mało jest, nie? To nie tylko backbuildingi, ale również no, są dicebuildingi, tak? O deckbuildingach nie mówię, bo to jest odrębna według mnie gałąź, która ma tam troszkę większą kontrolę losowości niż ta, no ale jest okej. Okej, tyle, jeśli tak chodzi jest. o naszą rozgrywkę dwuosobową w Wonderlands War i także naszą opinię, co o tej grze myślimy, co o niej sądzimy. Polecamy oczywiście. Polecamy i dziękujemy bardzo za oglądanie tego filmu do końca. Jeśli znacie jakieś fajne backbuildingi, dajcie znać tam w komentarzach. Może coś fajnego się nas zauroczy. Zobaczymy, co tam ciekawego się pojawia. Tak, to jest bardzo fajna mechanika, troszeczkę taka mało wykorzystana, nie? Mi się wydaje. Dokładnie. Ja jestem teraz ciekawy, bo zamówiłem Joan of Arc Draw and Write. Zobaczymy, jak to działa, więc też jest jakiś tam podobno backbuilding, ale z rysowaniem, taki Roll and Write, ale z dociąganiem. Zobaczymy, jak to jest, to może jak będzie coś ciekawego, to też pokażę. No i czas na jezioro w końcu, bo ostatnio jakieś dziwne amerytraże tutaj rzucają. Tak, wiemy, że czekacie na jakieś Trickerion i inne rzeczy, więc to na pewno będzie, ale no, do tego trzeba się przygotować. To są długie gry. I jednak montaż będzie też długi, a już nie jest o samej rozgrywce. Także chwilę to jeszcze potrwa, wybaczcie. Tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą rozgrywkę. My tymczasem żegnamy się i widzimy się już w kolejnym odcinku za tydzień. Trzymajcie się, cześć. Hej.